Oczywiście w internecie będzie można hulać, będzie hulał, oglądał go, także będziecie mogli, mogły też wysyłać ten webinar waszym znajomym, nauczycielom, nauczycielkom, dyrektorom, no i propagować jawność. Witają was Szymon Dubiel, prawnik sieci obywatelskiej Watchdog Polska i Alina Czyżewska, ja jestem aktorką, zwykłą obywatelką i po prostu jaram się jawnością i prawem do informacji. Nasze spotkanie będzie wyglądało w ten sposób, że najpierw ja opowiem wam to, czego ja się nauczyłam w ciągu ostatnich lat i co zmieniło postrzeganie w ogóle moje świata, demokracji i Polski, i zgrabnie przejdziemy, jak to się ma w ogóle do szkoły. Będę wam się starała opowiedzieć, zresetować mózgi, że tak powiem, i wprowadzić inne dane, które my, znaczy one są napisane w prawie i w ustawach, ale moim zdaniem szkoły nam wprowadzają trochę inne dane i my nie bardzo wiemy, jak korzystać z naszych praw i na czym polega demokracja. Jesteśmy z sieci obywatelskiej Watchdog Polska. To jest organizacja założona przez obywateli i obywatelki, są w naszym gronie również prawnicy i prawniczki, ale nasza sieć jest stowarzyszeniem, gromadzi kilkadziesiąt osób z różnych stron Polski i każdy z nas jest takim watchdogiem na miejscu, gdzieś kontrolującym władzę, nie dlatego, że to jest nasza praca, tylko dlatego, że to po prostu jest fascynujące i interesujące. I ja zaczynałam od watchdogowania mojego miasta rodzinnego, czyli Gorzowa Wielkopolskiego, a potem przeniosły się na instytucje kultury i na szkoły, i na uczelnie wyższe, a siedząc w biurze w Warszawie, spoglądamy władzy centralnej na ręce, czyli również na przykład kancelaria premiera czy prezydent. I mamy z tego sporo radości i również sporo trosk, ale o tym później. Czyli tak, najpierw opowiem ja, potem Szymon opowie, jak to wygląda prawnie, ale ludzkim językiem. Jak będzie używał słów, których ja jeszcze nie rozumiałam 5 lat temu, to będę mu mówiła, a co to znaczy, powiedz? Co to znaczy organ? Będziemy używać często słowa organ. Ale postaram się jak najbardziej, jak najwięcej języka polskiego, jak najmniej języka prawniczego. Tak więc usłyszycie organ i podmiot zobowiązany. To wprowadzimy wam, o co chodzi, to jest oczywiście proste. I potem w części trzeciej będziemy odpowiadać na pytania, które nadesłałyście i które wpadną nam do koszyka właśnie w tym waszym, w trybie znaczku zapytania, bo trwa czat i na tym czacie będą wpadać zapytania od uczestników i uczestniczek tu i teraz. A zatem... I jeszcze jedno, pierwszy raz prowadzimy jakiś webinar na tym, jak to się nazywa, w tym narzędzie, GetResponse, więc trzymajcie kciuki, żebyśmy to ogarnęli. Teraz spróbuję przełączyć nas na prezentację. Tak, i gdyby Państwo nie widzieli albo nie słyszeli czegoś, co myślą Państwo, że powinni widzieć albo słyszeć, to też proszę pisać, to my postaramy się ogarniać to bieżąco. Tak jest. Czy widzicie prezentację? Tak, dobrze, no to już pierwszy sukces. Ja zacznę z bardzo takiego górnego C. Zrelaksujcie się, opowiem wam historię. Z czym mamy dzisiaj do czynienia? A zaczęło się to w burzliwych czasach, smutnych i tragicznych, czyli pamiętamy, że była II wojna światowa. To był czas, kiedy zdarzyły się zaczęliśmy się jako ludzkość zabijać z powodu idei, pomysłów, narracji, które dzieliły ludzi na gorszych i lepszych. My zawsze dzieliliśmy się na gorszych i lepszych, tyle że mamy jednocześnie postęp technologiczny i cywilizacyjny i mamy coraz fajniejsze zabawki, coraz bardziej złowieszcze zabawki do tego, żeby się nawzajem wyniszczać i zabijać, czego kulminacyjnym momentem była bomba atomowa. Po tych okropnościach, po tej hekatombie, która nastąpiła, jeżeli chodzi o masowe mordowanie ludzi i w związku z tym, że mamy coraz
większe, lepsze zabawki, niebezpieczne, państwa powiedziały, kurczę, słuchajcie, musimy przestać budować na rywalizacji, na wybijaniu się, na walczeniu między sobą, musimy znaleźć nowy sposób funkcjonowania nas wszystkich na tym świecie. A może byśmy zaczęli współpracować. I efektem takiej myśli, mówię w dużym uproszczeniu oczywiście, była koncepcja, była myśl taka, żeby uznać, stwierdzić, zauważyć, że zgadzamy się, my wszyscy, wszystkie państwa, zgadzamy się na minimum. Tym minimum są prawa człowieka. I deklarujemy, że będziemy te prawa człowieka respektować. I słuchajcie, w 1948 roku, czyli 3 lata po wojnie, pewnie znacie to z WOS-u, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ. Nie będziemy przez nią przelatywać szczegółowo, tylko preambułę chciałam wam pokazać. Po co ona w ogóle powstała? Po co te prawa człowieka wymyślili ludzie, żeby o nich mówić i żeby tutaj je szanować? Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie. Jak ja to rozumiem? Przyrodzona godność ludzka jest coś, co przynależy każdemu człowiekowi i co do tego się właśnie te kraje, rządy układające się zgodziły. Z niej wypływają nasze prawa, prawa człowieka. I to nie dlatego, żeby mi, Alinie czy Szymonowi indywidualnie było fajnie, również też, ale bez tego uznania naszej godności nie ma szansy na wolność, sprawiedliwość i pokój na świecie. Czytamy dalej. Zważywszy, że brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, a nadejście świata, w którym ludzie będą korzystać z wolności słowa i przekonań oraz wolności od strachu i niedostatku, ogłoszone jako najwznioślejszy cel człowieka. Na to się państwa zgodziły, na to one co sobie powiedziały. I zważywszy, że jest istotne, aby prawa człowieka były chronione przez przepisy prawa, tak aby człowiek nie musiał, doprowadzony do ostateczności, uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi, czyli tłumacząc na mój, państwa mają obowiązek tak stworzyć przepisy prawa, ażeby one chroniły nasze prawa człowieka i naszą godność. Kiedykolwiek mówię prawa człowieka, to one są bezpośrednio związane z godnością ludzką. Którą to godność państwo powiedziało, tak, my będziemy jej chronić i szanować. I takie stworzymy prawo, systemy prawne, takie ustawy i rozporządzenia, ażeby zagwarantować poszanowanie tych praw człowieka. Jakie to są prawa człowieka? W którym momencie nabywamy godność, pyta Borys, w momencie urodzenia? Przyrodzone. Tak, to jest przyrodzona, nie można, tak, to jeszcze o tym wrócimy, bo powtarza się to w Konstytucji. I dalej, i Zgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyście niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny cel dla wszystkich ludów i narodów, aby każda jednostka i każdy organ społeczeństwa dążyły poprzez nauczanie i wychowanie do coraz pełniejszego poszanowania tych praw i wolności. Tak się nacisnęłam na to wychowanie i nauczanie, bo tak, szkoła nie jest czymś oderwanym od praw człowieka i od godności ludzkiej. Potem, coś mi nie wyszło, chcę przesunąć slajda, drugi sukces. Chwilkę później, w 50 roku, Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zwana też Europejską Konwencją Praw Człowieka, ona powtarza wiele z tych praw. Aha, jakie to są prawa? Jeżeli tutaj nie ma złych odpowiedzi, także wpisujcie na czacie, jakie to prawa człowieka obiły wam się ostatnio o uszy, a ja będę też w tym czasie mówiła. Prawo do życia, prawo do sądu, prawo do przemieszczania się, prawo do życia rodzinnego, prawo do prywatności oraz prawo do informacji. Z tego powodu dzisiaj się spotykamy, z powodu prawa do informacji, ale prawo do informacji jako jedno z praw człowieka, ono nie istnieje na pustkowiu, w próżni.
wszystkie prawa, nie można sobie robić coś takiego, że ja wymyślę, a będę respektować jedno prawo, a drugiego nie. To jest zbiór praw i to jest jedna całość. I bez respektowania naszego obywateli i obywatelek, na ludzi, prawa do informacji, nie ma szans ani zagwarantować godności, ani demokracji. No i to tutaj konwencja powtarza, nie będę jej rozwijała. I potem konstytucja. W 1997 roku postanowiliśmy, wow, my też chcemy być takim krajem, który idzie drogą demokracji, a nie reżimu. I napisaliśmy sobie to w preambule. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej. Zobaczcie, nie rodziny polskiej, tylko rodziny ludzkiej i współpracy ze wszystkimi krajami. Do tego się zobligowaliśmy, wpisując sobie taką rzecz w konstytucji. Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka, a również i godność, były w naszej ojczyźnie łamane. Tutaj skrót, ustanawiamy konstytucję jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym. Tu nie jest cała preambuła, wybrałam te moje ulubione fragmenty i teraz tak, wszystkich, którzy dla dobra III RP te konstytucje będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi. Słuchajcie, mamy wpisane, wpisaliśmy sobie w konstytucję obowiązek solidarności z innymi zachowanie, poszanowanie przyrodzonej godności człowieka. Z takim wyposażeniem weszliśmy w naszą nową rzeczywistość, nie totalitarną, ale demokratyczną. I jeszcze sobie wpisaliśmy w artykule 4, władza zwierzchnia należy do narodu. No i teraz pytanie. No to jest fajnie zapisane, nie? Ale co to znaczy? I ja to sobie opowiadam tak. Naród to jesteśmy my. Państwo to jesteśmy my. My mamy władzę, to jest nasze państwo. Nie prezydenta, nie rządu, nie jakiejś partii. Ono jest nasze, obywateli i obywatelek. My zatrudniamy ludzi, którzy nam będą tym państwem administrować. Tymi osobami przez nas zatrudnionymi jest prezydent, minister, urzędnicy, urzędniczki, sądy, sędziowie, wszystkie organy państwa, które my jako władza zwierzchnia, jako właściciele, jako podmioty tego państwa, osoby, które tworzą to państwo, no tak to skonstruowaliśmy, żeby ono działało, żeby gwarantowało, żeby ważyło, żeby się nawzajem kontrolowało i sprawdzało. I żeby to po prostu hulało w sposób demokratyczny, a nie monarchiczny albo reżimowy. To jest trochę tak, jakbyśmy, porównuję państwo, mamy wielki jakiś majątek i ja zatrudniam pana, który będzie zarządcą tego majątku. Ja mu przekazuję moje pieniądze i ja mu wydaję jakieś polecenia, tak, że tutaj proszę zatrudnić kucharza, proszę zatrudnić ogrodniczkę i tak dalej, ale to nie znaczy, że on ma nade mną władzę. To ja... Artykuł 4. Cały czas to ja jestem władzą, my jesteśmy władzą. My zatrudniamy pana zarządcę do tego, ażeby on dysponował naszymi pieniędzmi i dbał o nasze dobro, wspólne dobro. Więc jeżeli pan zarządca idzie po zakupy, czy ja mam prawo powiedzieć mu, a pokaż rachunek? No oczywiście, że tak. I o tym będzie rozwinięcie w drugiej części. Nie tylko w rachunki mamy wgląd, bo jeżeli na przykład z powierzonych pieniędzy zarządca zatrudni ogrodniczkę, to my również mamy prawo zobaczyć, jaką umowę on podpisał w naszym imieniu. I tutaj chciałabym, kończąc ten wątek, powiedzieć, że już pożegnajmy myślenie, takie mentalność feudalną, że władza to jest ktoś, przed kim padamy na kolana. Nie, to my jesteśmy władzą i my zatrudniamy wójta, burmistrza, radnego, dyrektora szpitala, dyrektora szkoły. Również. Idziemy tak, w Konstytucji mamy też mój ulubiony rozdział, 3, wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. I zobaczcie, artykuł 30, to prawo jest pełne wartości.
Zobaczcie, przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych, również dyrektora szkoły. Jest to o tyle ważne, chciałabym tutaj wam to na haku powiesić, bo jeżeli macie jakieś będziecie mieć wątpliwości i będziecie się zastanawiać, o co zapytać, jak zapytać i czy w ogóle nauczyciel miał rację, czy nie, przypomnijcie sobie o tym artykule. Władze publiczne mają obowiązek ochrony godności człowieka. Konstytucja i prawa człowieka obowiązują również w szkole. I każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. I oczywiście są sytuacje, kiedy może być ograniczone jakieś nasze prawo i o tym jest mowa w trzecim ustępie, ale o tym powie więcej Szymon. Co można ograniczać i jak? No i poza tym 32. Wszyscy mają prawo do, wszyscy są równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Co mamy na następnym? I przechodzimy do ustawy. Ustawa prawo oświatowe. Zobaczcie, nawet ono jest nie całkiem dawne, bo z 2016 roku, a zobaczcie, co sobie tam wpisaliśmy do tej ustawy. Mówię wpisaliśmy, bo to my jako naród, rękami Sejmu, Senatu, osób, które wybraliśmy do bycia tymi zarządcami. Jeżeli mamy uwagi do tego, jak są konstruowane prawa, wybierajmy tych zarządców lepiej. To tak na marginesie. I zobaczcie, preambuła, czyli wstęp do prawa oświatowego. Oświata w RP stanowi wspólne dobro. Nie tylko nauczycieli, nie tylko uczniów, nie tylko rodziców. Wspólne dobro w ogóle, całego społeczeństwa. Bo ma ogromne cele do zrealizowania. Prawo do edukacji również jest prawem człowieka. I tworząc szkoły i system oświaty, coś szumi, nie wiem, czy to Szymon u ciebie, czy u mnie? Ja może sam znowu to Szymon. No, a możesz wyłączyć u siebie mikrofon na chwilkę? O. No i zgubiłam wątek, ale dobra, czytam dalej. W celu właśnie zagwarantowania nam realizacji tego prawa do informacji tworzy się szkoły, system oświaty, nie po to, żeby nauczyciele mieli pracę, albo żeby dzieci musiały się męczyć. Nie, po to, żeby zagwarantować realnie prawo do edukacji. I dalej jedziemy. Kieruje się ta oświata zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyli to wszystko, co wspomniałam wcześniej z Konstytucji, aplikuje się do szkoły, o czym bardzo często w wielu szkołach się zapomina. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, o tym nie wspominałam, ale powtarza również te prawa, które są we wcześniej wspomnianych umowach międzynarodowych, oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Polecam. Tam jest również mowa o prawie do odpoczynku i o prawie do poszanowania prywatności dziecka. I potem jest nauczanie, i tak, i dalej na pomarańczowo podkreślone, szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych, obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Co się kryje pod każdym z tych słów, to jest temat na osobne webinary. My idziemy dalej. W prawie oświatowym mamy również artykuł 5. I tutaj cały czas tutaj inspiruję Państwa do zapamiętania sobie tego, bo to będą takie pomoce w formułowaniu pytań, o co my możemy pytać szkołę i dlaczego w ogóle my chcemy o to pytać. I zatem tak, w artykule 5 jest: nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Podkreśliłam dobrem uczniów. Nie swoim gustem, nie podobają mi się kolczyki w nosie, masz zdjąć. Nie, dobrem uczniów. A dobro uczniów to nie jest to, co nauczyciel sobie myśli prywatnie, że kolczyki szpecą, więc to chodzi o dobro uczniów. Nie, dobro ma szanować godność osobistą ucznia. A to, w jaki sposób uczeń chce wyglądać, uczennica chce wyglądać, dokonywać manifestacji swojej tożsamości i to jest również też naturalnym procesem rozwoju, to nauczyciel musi to uszanować, bo władze publiczne są zobowiązane do szanowania godności człowieka. I z obowiązków nauczycieli mamy jeszcze takie sytuacje. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadanie związane z powierzonym mu stanowiskiem.
Punkt drugi, wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, nie tylko olimpijczyków, a innych łajać. Ma wspierać, a nie poganiać, karać, nie karać, ale wspierać. Dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego, osobowego, doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły. I tutaj, jeżeli są, tutaj o co my możemy zapytać, mamy dużo obecnie problemów związanych z nauczaniem, ze zdalnym nauczaniem. Nauczyciele oczywiście są bezradni, ponieważ nie byli do tego szkoleni, ale ma do tego narzędzia dyrektor, ażeby takie szkolenia z jakiejś nauki zdalnej, nie tylko z obsługi Teamsów czy jakiegoś innego narzędzia, ale w ogóle o, żeby umieć sobie przeformułować swoją metodę. Na to są pieniądze w szkole i my możemy zapytać, proszę o informację, jakie zostały zorganizowane szkolenia dla nauczycieli w czasie od 11 marca 2020 roku, czyli od czasu, kiedy zamknięto szkoły rok temu. I zobaczymy, czy w ogóle jest wypełniony, czy jest stworzona możliwość tego, żeby nauczyciel doskonalił się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły. Może też nauczyciel we własnym zakresie się doskonalić. Mnóstwo jest webinarów o tym, w jaki sposób uczyć w zdalnym nauczaniu. I co jeszcze? Kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu konstytucji, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. Podbijam szacunek, ponieważ to jest też częsta kategoria, która jest naruszana i o które można zapytać. I dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. To mówię, jeżeli się na przykład spotkacie z czymś takim, że dyrektor odmawia jakiejś propozycji, no my tutaj, na przykład Rada Rodziców, tak? Chcielibyśmy warsztaty antydyskryminacyjne, to mamy ofertę takiej organizacji, chcielibyśmy to zrobić. A dyrektor mówi, nie, nie można, bo jest taki klimat nieprzyjazny. No nie, to jest subiektywna odpowiedź dyrektora, a zobaczcie, to jest w obowiązkach nauczycieli. Co więcej, w preambule prawa oświatowego, cofnęłam teraz dwa slajdy, jest, no szkoła winna zapewnić warunki niezbędne do rozwoju i przygotować do wypełnienia obowiązków rodzinnych obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Ma stosować konstytucję, o której również jest mowa o poszanowaniu innych i godności. Więc nie jest to, jeżeli się rodzice spotykają z odmową dyrektora, bo nie, mają prawo żądać również odpowiedzi dlaczego i ważne, zostawiać wszystko, ślady zostawiać, pisma. I teraz, i już kończymy. Jednym z praw człowieka jest, zobaczcie, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, artykuł 19. Każdy człowiek ma prawo do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania. Prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnych poglądów, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi środkami, bez względu na granice. Jeżeli my nie będziemy mieli informacji, będziemy polegali tylko na tym, co... Aha, i ten dostęp do informacji to nie jest to, że ja się zapytam dyrektora, a dyrektor mi odpowie. Ja jestem jak ten właściciel majątku, właścicielka majątku, która pyta swojego zarządcę, chce zobaczyć rachunki, dokumenty. Chce zobaczyć, czy naprawdę nie ma pieniędzy na to, żeby zaprosić jakiegoś szkoleniowca antymobbingowego, bo może za dużo wydajemy na sklepik szkolny, na sklepik szkolny nie. Nie wydaje się, tam się razie dzierżawę. No ale może za dużo wydajemy na jakieś inne rzeczy. Jest taka grupa, inicjatywa, która Świecka Szkoła, która właśnie bada, ile samorządy poszczególne, każdy swój samorząd pyta, ile pieniędzy jest wydawanych na naukę religii w szkołach. I te kwoty są porównywane na przykład z tym, ile kosztuje remont, albo ile jest na budżet obywatelski zagwarantowane. I porównywanie tych wielkości też pomaga zobaczyć, że w niektórych rejonach Polski ta kwota opłacania kosztu religii per capita, czyli na głowę ucznia, czasami to są dwukrotnie wyższe kwoty. Dlaczego? Z czego tak wynika? Dlaczego w jednej gminie to jest tak bardzo droższe niż w innej? I w tym momencie my ze sobą rozmawiamy, toczy się debata publiczna, zaczynamy zaglądać, interesować się, jak wydajemy i na co pieniądze i konsekwencją tego jest no, nasza świadomość i dążenie do zmiany prawa i wybieranie takich ludzi, którzy będą zarządzali naszym majątkiem w poszanowaniu
tych pieniędzy. Najczęstszą odpowiedzią dyrektorów jest po prostu brak pieniędzy. Uwielbiam to, uwielbiam to. No to w takim razie pytanie jest, to ja chcę zajrzeć w te rachunki, ja chcę zajrzeć w budżet. To jest wszystko informacja publiczna i my możemy z naszego prawa do informacji korzystać. Jeszcze tam pytanie. Pani Alino, skąd Pani wie, że są pieniądze na szkolenia ze zdalnego nauczania? Może powie Pani, co w tej sprawie zrobiło Ministerstwo Edukacji i Nauki? Trzeba spojrzeć w budżet szkoły. Dyrektor jako organ zarządzający może zawnioskować do organu prowadzącego, czyli na przykład, jeżeli to jest szkoła miejska, do miasta, do prezydenta miasta, do radnych, zawnioskować o przesunięcie pieniędzy na szkolenia, o zorganizowanie takich szkoleń. I może to zrobić i dyrektor, mogą to zrobić i uczniowie, i rada rodziców, a najlepiej wszyscy razem, bo wtedy to będzie miało duży taki oddźwięk społeczny. Dobrze, to zostawię te pytanie na później, jeszcze tylko, i chciałabym Państwa uprzedzić. To, że obywatele i obywatelki pytają, to jest w ogóle jakieś nowe zjawisko, mimo że prawo to do informacji, ono istnieje właściwie w Polsce, jest realizowane, dotyczy, obowiązuje od 1993 roku, kiedy my ratyfikowaliśmy tę konwencję, Europejską Konwencję Praw Człowieka. A zobaczcie, jak długo ono istnieje. Ustawa, która reguluje tryb, w jaki sposób pytamy, w jaki sposób mamy uzyskać odpowiedź, istnieje już 20 lat. A zdarzają się wśród dyrektorów osoby, które nie załapały się na tę wiedzę, nie załapały się na demokrację i dostają takie odpowiedzi. Obywatele i obywatelki, którzy pytają. Co to jest za slajd? O! To jest post Pawła, który jest członkiem, współpracuje z taką inicjatywą Kogutorium, to jest taka młodzieżowa inicjatywa i zobaczcie, to jest mail, który dostał, wysłał wniosek o informację. Dyrektorka odpowiedziała tak, nie, idę na prokuraturę, wiem, kto jest pana zleceniodawcą. Odpowiednie służby wyjaśnią mi, czy prawnik Paweł Tokarz Małpa coś tam, z racji zawodu może zakładać fikcyjny, przyśmiewczy e-mail i tak postępować. Jeżeli prokuratura uzna, że powinnam udzielić odpowiedzi, to oczywiście to zrobię, zachowując odpowiedni czas. Straszenie. Mowa o jakimś fikcyjnym, przyśmiewczym e-mailu. Nieważne, jak nazwiemy nasz e-mail. Jak nazwiemy go Kubuś Puchatek czy Czerwony Kapturek, to cały czas organ, czyli dyrektor, jest zobligowany zrealizować nasz wniosek. A na takie zabawy, na takie próby straszenia i pokazywania władzy, metodą jest na przykład odpowiedzieć, tak, to proszę w takim razie w trybie dostępu do informacji publicznej, proszę o informację, jaki wniosek złożyła Pani do prokuratury, kiedy, jakiej treści i jakie było... tutaj Sebastian, sama jesteś młodzieżową organizacją, u nas są tylko podeszli starzy ludzie. Oj, tutaj widzę, że odezwał się członek z tej młodzieżowej organizacji. Będzie jeszcze więcej o młodzieżowej organizacji. Na przykład taka odpowiedź się zdarzyła. Szanowny panie, nie otrzymałem wniosku od pana lub zginął w spamie, a nie wiem, jaką organizację pan reprezentuje. Podpisuje się pan jako tylko imieniem i nazwiskiem, drogą mailową, nawet bez potwierdzenia otrzymania wiadomości. Żadne pismo na adres szkoły do organu prowadzącego nie wpłynęło. Szymon, zajmiesz się tym? W swoim czasie? Ja bardzo chętnie, ale przynajmniej zdrówka pożyczę, co jest... Zdrówka życzę. Tak, oczywiście. To Szymon powie, jak to wygląda prawnie i czego dyrektor tej szkoły nie wie, nie rozumie, ale może trafi na nasz webinar i się dowie, jakie błędy popełni w tej odpowiedzi i dlaczego powinien dostać za to jedynkę. Jest oczywiście, szkoły katolickie też podpadają, mimo że nawet jeżeli nie są prowadzone przez miasto, tylko przez stowarzyszenia, one też realizują zadania publiczne, więc też są organami zobowiązanymi, podmiotami zobowiązanymi, czyli kimś, kto musi nam odpowiadać na nasze pytania. I to jest odpowiedź z jednej ze szkół katolickich. Szczęść Boże, poprosimy od Pana pisemnego wniosku, w nawiasie oddzielnego dokumentu do wpięcia w dokumentację szkolną, o udostępnienie tych dokumentów wraz z własnoręcznym podpisem. Pozdrawiamy serdecznie. Szymon, wrzucam to Tobie również do koszyka.
Dzień dobry, proszę o podanie podstawy prawnej wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie e-maila, który może przysłać i podpisać każdy z najdziwniejszego adresu e-mail. Z żądanych informacji i tak można udostępnić tylko ostatnią, a druga informacja jest na stronie www. szkoły, a udostępnienie pierwszej ze względu na dane osobowe uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób nie spełnia warunków RODO. Proszę Państwa, nie bójmy się potwora RODO. Bardzo często ci, którzy się powołują na straszą potworem RODO, nigdy nie przeczytali tej ustawy, tego rozporządzenia, ani ustawy o ochronie danych osobowych. To jest kolejny straszak. Natomiast tutaj jest tyle inspiracji, nie, Szymon, do opowiedzenia, jak naprawdę wygląda prawo do informacji, że będzie o tym za chwilę. Szymon, ja już kończę. Paweł Tokarz odpowiedział na tego powyższego maila w ten sposób. Jaka podstawa prawna? Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Dziennik ustaw 2019-0, coś tam, 1429. Tak jak pani napisała, wniosek może przysłać i podpisać każdy z najdziwniejszego adresu e-mail. To jest już dla Państwa fragment lekcji. Zgadza się, kontynuuje Paweł Tokarz. Dane podlegające ochronie w protokole można zanonimizować w dowolny sposób. O tym też będzie mówił Szymon Dubiel. I ostatni slajd. Dość tej zabawy, kieruję sprawę do żandarmerii wojskowej. Szymon, oddaję tobie. Jeszcze jedną rzecz powiem na koniec. My zajmujemy się głównie przede wszystkim prawem do informacji i patrzymy władzy na ręce, żeby nie wykraczała poza swoje możliwości, poza to, co mają wskazane w ustawach. Na tym polega praworządność. Szkoła, nauczyciel, dyrektor mogą tylko to, co napisane jest w ustawach i rozporządzeniach. Nie mogą sobie przyznawać innych praw. I polecam Wam poradnik skutecznej interwencji w przedszkolu lub szkole publicznej. To jest poradnik przygotowany przez Fundację Wolność od Religii. Tam również jest o prawie do informacji. Ja konsultowałam te elementy. I tam też znajdziecie na stronie Fundacji Wolność od Religii dużo rzeczy, jak załatwić, jeżeli chodzi o nauczanie religii, różnej religii, nie tylko katolickiej, w szkołach. Natomiast w sprawach jakichś interwencji, co można, czy to jest zgodne z prawem, czy nie, odsyłamy Was do Stowarzyszenia Umarłych Statutów, do Kogutorium i trzecia organizacja, Fundacja na Rzecz Praw Ucznia. A jeżeli będziecie mieć problem z dostępem do informacji, albo będziecie chcieli zapytać, a jak zapytać, jak wydobyć to i tamto, piszcie do nas, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, biuro@sieciobywatelska.pl albo porady@sieciobywatelska.pl. Szymon Dubiel, Watchdog Polska. Dzięki, Alina. Teraz ja tylko otworzę swoją. Tam parę rzeczy, które... O, jest. Parę rzeczy, które powiemy. Tomasz pisze, proszę podać link do instytucji, o których mówi pani Alina. Tak, ja się teraz tym zajmę. O, jeszcze Borys napisał, okej, super. Parę rzeczy, które powiem, to na pewno się powtórzy z tym, co mówiła Alina. Ja skupię się na problemie informacji bardziej od strony samych przepisów, czy tego, jak te przepisy funkcjonują zarówno w teorii, jak i w praktyce. Bo tutaj niestety sprawa się na wielu, jak sami Państwo zobaczą, na wielu poziomach rozjeżdża. Czyli tak, zacznijmy od kilku najbardziej podstawowych przepisów, które tutaj część już się pojawiła, ale żebyśmy mogli zacząć budować jakąś strukturę. Prawo do informacji publicznej, bo jeszcze jest kwestia samego prawa rozpowszechniania informacji, o czym mówiła Alina, ale samo prawo do informacji publicznej jako taki przedmiot jest gwarantowany w artykule 61 Konstytucji RP. Postaram się nie wrzucać samych przepisów, bo myślę, że to każdy może znaleźć, a nie chcę, żebyśmy tutaj siedzieli i czytali po prostu ustawę, bo umówmy się, przyjemność tego jest żadna. Generalnie pierwszy wniosek, jaki z tego można wyciągnąć, to jest taki, że jest to prawo o randze konstytucyjnej. I na nieszczęście wielu organów nasze prawa funkcjonują w hierarchii. Konstytucja jest nad ustawami, ustawy są nad rozporządzeniami i tak dalej. To się też wiąże z artykułem 31 ust. 3, który kreuje zasady ograniczania tych praw. Czyli mamy konstytucję, z której wynikają jakieś prawa,
I pod pewnymi względami te prawa mogą być ograniczane. Tylko że, jak mówi ustawa zasadnicza, one mogą być ograniczane tylko w ustawie. To jest podstawowa kwestia. Też taka natury formalnej. Rozporządzenie nie może ograniczyć prawa, które mamy, które wynika z konstytucji. Orzecznictwo nie może ograniczyć tego prawa. Czyli nawet, jeżeli wnioskujemy o coś do dyrektora, a organ nam odpowiada, że nie udostępnimy panu tej informacji, ponieważ pan nadużywa prawa do informacji, a w orzecznictwa tego wynika, to to jest... Orzecznictwo, czyli sądy, wyroki sądów. Tak, orzecznictwo to są wyroki sądów, to jak orzekają. To nie jest źródło powszechnie obowiązującego prawa, myśl konstytucji. Ja tylko jeszcze dodam, że samo prawo do informacji publicznej nieco powtarza w ustępie trzecim artykuł 31, ale to już są takie kwestie szczegółowe. Myślę, że... Na początku nie straszmy, na razie pokażmy, jakie tak mamy możliwości. Tak, tutaj jeszcze tylko powiem, że prawo do nauki wynika z konstytucji. To też jest sprawa publiczna, gwarantowana ustawą zasadniczą. Ja wiem, że to jest, że dla nas wszystkich to jest oczywiste, nie? Że edukacja to jest sprawa publiczna, to jest przedmiot zainteresowania nas wszystkich. Tylko że to tworzy właśnie taki system, z którego możemy czerpać te prawa i dlatego o tym wspominam. O dostępie do informacji publicznej, to jest uregulowane w ramach właśnie ustawy. I pierwsza rzecz, nie wiem, czy tutaj za bardzo nie wyprzedzam, ale jeżeli nas coś interesuje, zawsze możemy zawnioskować i w ciągu 14 dni organ musi się odnieść. I to jest podstawa. Za chwilę jeszcze przejdziemy o tego, jak wnioskować, o co wnioskować i tak dalej, ale to jest pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić Państwa uwagę. No i jeszcze szkoły są zobowiązane do odpowiedzi. Są jednym z podmiotów obowiązanych. To znaczy, że jeżeli mamy ustawę o dostępie do informacji publicznej, to są jakieś tam instytucje, struktury, które mają obowiązki wynikające z tej ustawy. Niektóre z tych podmiotów to są organy władz publicznych, na przykład minister edukacji narodowej, czy teraz minister edukacji i nauki, bo te resorty się zmieniają co parę lat. Ale mogą być też inne podmioty, czyli na przykład szkoła. Szkoła nie jest organem władz publicznych, szkoła nie jest jak minister, prawda? Ale szkoła zajmuje się sprawami publicznymi i mówiąc tak bardzo ogólnie, z tego względu musi odpowiedzieć. Ale to jest taki... powiedzmy sobie, szeroki rzut na sprawę. Teraz będziemy zajmować się tym bardziej po kolei. I teraz tak, co to jest informacja publiczna? Bo to jest podstawowa sprawa, co to jest to, do czego mamy prawo? I tutaj jak mamy w artykule 61 ustęp 1, który daje taki podstawowy zakres tego, o co możemy wnioskować. To jest prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego, zawodowego, innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. I to... podkreślam... Tak, tak. Podkreślam tę drugą połowę. Jednostki organizacyjne w zakresie, w jakim wykonują zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. W Konstytucji mamy napisane, że każdy z nas ma prawo do nauki. Każde prawo konstytucyjne ma rewers, ma dopełnienie w postaci obowiązku władz publicznych, żeby realizację tego prawa zapewnić. Czyli z samego tego faktu, że w 70 artykule Konstytucji mamy prawo do nauki, sprawy związane z tego, jak państwo wywiązuje się z tego obowiązku, są informacją publiczną i można o to pytać. I cały czas jesteśmy na poziomie najbardziej podstawowego prawa. Czyli nawet gdyby weszła ustawa, która stoi w tym sprzeczności, wyższą rolę ma Konstytucja i tyle. A dalej jest to znaczy, że właśnie, i tylko ja przetłumaczę na język praktyczny, to oznacza, że tak możemy pytać również szkoły tak zwane prywatne. Tak jest. To jest właśnie kwestia tego zadania władzy publicznej, bo zadanie to jest ktoś to, co robi, a nie jaką ma strukturę, kto jest właścicielem, ani nic z tych rzeczy. I taki przykład z trochę innej bańki, ale na przykład spółki, które na mocy jakiejś umowy z urzędem gminy wykonują jakieś zadania. Jeżeli to jest zadanie publiczne, to wykonują zadanie publiczne i mogą być z tego powodu rozliczane, nawet jeżeli są prywatne i nie ma tam żadnego radnego, wójta ani nikogo. To jest ważna kwestia, bo faktycznie też się z tym spotykamy, że to są jakieś szkoły, umówmy się, dziwne, prywatne, że to nie są jakieś typowe szkoły gminne. Niezależnie od tego wszystkiego podlegają pod ustawę. I tu nie ma żadnej dyskusji. Poniżej jest jeszcze definicja z ustawy o dostępie, która osobiście nie lubię, bo ona jest
błędne koło. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Natomiast tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że to jest każda informacja. I ustawa to ujmuje bardzo szeroko. I z tego, jak ustawodawca sformułował tę definicję, myślę, że można rozumnie domniemywać, że chciał, żeby to rozumieć szeroko. Że gdyby chciał, żeby to było wąskie rozumienie, to by stworzył sobie jakiś katalog. I myślę, że warto też mieć to na względzie. I okej, okay. I komu przysługuje to prawo? Tutaj pozwolę sobie ja jeszcze na moment wrócić do powyższego slajdu. I tak, w artykule 61 Konstytucji jest napisane, obywatel ma prawo. I to też nie wzięło się znikąd. Prawo do informacji, szczególnie do tego, co nazywamy informacją publiczną, ma charakter kontrolny i polityczny. Na czym to polega? Jeżeli naród przez swoich reprezentantów sprawuje władzę zwierzchnią, musi ich jakoś wybierać, ale żeby ten wybór miał jakikolwiek sens, on musi być doinformowany. On musi opierać się na wiedzy. Jeżeli mamy dwóch kandydatów na urząd, na cokolwiek, o których nic nie wiemy, to równie dobrze moglibyśmy rzucić monetą, prawda? I dlatego prawo do informacji, rozliczania ma bardzo ważną rolę kontrolną. Bo nawet jeżeli nie za wszystko można wójta zdjąć z urzędu, zawsze mija kadencja, można go wygłosować. I dlatego właśnie ustrojodawca, czyli twórca konstytucji, tak to się w naszym prawniczym lingo na to mówi, dlatego ustrojodawca przydał to prawo obywatelom. Natomiast ustawodawca już pisze, że każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej. I moim zdaniem to jest dobre. W ogóle uważam, że to prawo należy traktować rozszerzająco, ponieważ nie obywatel też może mieć, jeżeli tu mieszka, czy jeżeli jest tutaj, czy cokolwiek tu robi, też powinien mieć prawo do zasięgania wiedzy. Tak, czyli nawet jeżeli ktoś nie ma obywatelstwa, na mocy samej ustawy może pytać. Przysługują mu wszystkie prawa, jakie obywatelom, właśnie ze względu na artykuł 2. I teraz, jak egzekwować to prawo? I tutaj artykuł 10 ustęp 1, informacja publiczna, która nie została udostępniona w biuletynie informacji publicznej w centralnym repozytorium, jest udostępniona na wniosek. I tutaj są dwie kwestie. Po pierwsze, podstawowym sposobem udostępniania jest biuletyn informacji publicznej. Podstawowym w tym sensie, że z logiki ustawodawcy wynika rozumowanie, że informacja publiczna jest w biuletynie, jeżeli jej nie ma, to wtedy wniosek. Dla nas w praktyce to wynika, wniosek z tego mógłby być moim zdaniem taki, że zawsze warto do tego BIP-u zajrzeć, jak chcemy o coś zawnioskować. W orzecznictwie najpierw szukamy, tak. Najpierw szukamy w BIP-ie, ale tutaj z mojej praktyki, Szymonie, powiem, niektóre szkoły nie wiedzą, że mają prowadzić BIP-a. BIP, czyli Biuletyn Informacji Publicznej. I to jest ogromny jakby przestrzeń naruszania prawa już na takim podstawowym poziomie przez szkoły. Tak, to jest właśnie to, kiedy ustawa, która jest dobra, moim zdaniem ustawa o dostępie do informacji publicznej naprawdę dużo dobrego powinna robić, żeby chronić nasze prawa, ale jest nieprzestrzegana niestety. I faktycznie jest właśnie problem z tymi BIP-ami, biuletynami, które są albo nie... Czasami BIP szkół jest... czasami BIP szkół jest tam w biuletynie informacji publicznej gminy, ale tak czy owak one powinny mieć jakąś taką delegowaną sobie stronkę, gdzie można znaleźć informacje. I tutaj akurat nie dopisałem tego przepisu, a może powinienem. Chodzi o ustęp 2 tego artykułu, który mówi tyle, że informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku. I to jest ważne, że my czasami możemy sobie pójść i o coś zapytać. Nie musimy koniecznie wracać do domu, pisać wniosek i go wysyłać. Tylko że tutaj ustawodawca napisał, że to jest informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona. Czyli tutaj w praktyce? Mogę się wciąć z praktyką? Jeżeli chcemy wiedzieć, kiedy będzie pan nauczyciel nowicki w szkole i dyrektor ma te informacje, od razu po prostu powie, że w czwartki od 12 do 13 w szkole, to on nie może nam powiedzieć, proszę napisać wniosek. Nie, tak to jest tryb ustny i on również funkcjonuje i obowiązuje dyrektora. Tak jest. Okej, okay. Tutaj niestety musiałem wrzucić przepis, który właśnie mówi o tym biuletynie informacji publicznej. Z tego przepisu już go nie będę
czytał w całości. Wynika tyle, że podmioty, o których mowa w artykule 4 ust. 1 i 2, czyli między innymi jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem, czyli szkoły, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej pewnych informacji, ale ustawodawca wprost mówi, że mogą również udostępniać inne informacje. I z tego właśnie powodu mówię, że warto zobaczyć na BIP-ie. Generalnie z mojego doświadczenia wynika, że zwykle jest mniej niż więcej, ale może komuś się uda, to warto mi po prostu pamiętać o tych opcjach. Tutaj Tomasz zadał pytanie, jak zmotywować szkołę, żeby założyła BIP, a następnie go aktualizowała. Alina? Ja mam pomysł, Napisać wniosek do szkoły, że w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o utworzenie BIP-u. A jeszcze można też zadać po prostu, proszę o link do BIP, Biuletynu Informacji Publicznej, zwykłym mailem napisać to. Jak nie szkoła, to oczywiście do kuratorium, możemy też do organu prowadzącego, czyli jeżeli to jest gmina, no to do miasta Poznania, napisać wniosek, skargę na takiego dyrektora, że nie wykonuje obowiązku, który jest zapisany w artykule 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Różne wnioski i skargi znajdziecie też na stronie organizacji, które w tych innych, w innych sprawach znajdziecie na stronie Równość w Szkole / poradnik, tam są poradniki, wnioski, różne skargi, również na wzory pism i też na tych wcześniej wymienianych organizacjach na ich stronach. A my wracamy do prawa do informacji. Ale widzę, że tutaj jest dalej pytanie. Załóżmy, że organy prowadzące zlekceważą ten wniosek. Co dalej? No generalnie, jeżeli zawsze jest możliwość, że zetniemy się ze ścianą i czasami faktycznie się spotykamy. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że zwykle jednak po takiej interwencji jakieś poruszenie jest. Zawsze jest artykuł 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który jest karny. Nieudostępnianie informacji wbrew ciążącemu obowiązkowi, za to jest kara. I ustawodawca tam nie mówi, że to jest kara za nieudostępnienie na wniosek, tylko za sam fakt nieudostępniania. Ja czegoś takiego jeszcze nie robiłem w praktyce, ale moim zdaniem, jeżeli organ uparcie, mimo skargi i tak dalej, nie prowadzi BIP-u, to należy składać zawiadomienie do prokuratury. Bo to jest niedopełnienie ustawowego obowiązku. I tutaj proszę się nie obawiać, my pomagamy w pisaniu wniosków do prokuratury, również w pisaniu wniosków, skarg na bezczynność. Tutaj pani Małgorzata napisała o tym, że wysłała wniosek, a szkoła napisała, że jak w odpowiedzi pani dyrektor napisała, żebym założyła własną szkołę i zatrudniła kompetentnych pracowników. Zapraszamy na porady.sieciobywatelska.pl. Nieważne, ile czasu minęło od tego wniosku, on cały czas jest niezrealizowany. Mimo nawet takiej odpowiedzi, cokolwiek odpowiedziała pani dyrektor, ona dalej nie zrealizowała wniosku, więc trwa w tak zwanej prawnie bezczynności. Proszę napisać na porady, powiemy, jak to załatwić. Marek pyta, czy skargę do WSA. Na bezczynność tak, ale do skarg to jeszcze przejdziemy, bo to są już szczegółowe narzędzia. Tak, to ja będę miał to pańskie pytanie na uwadze. I teraz tu jest taki uproszczony katalog obligatoryjnych informacji do udostępnienia w biuletynie. Tutaj zwracam uwagę na status prawny, że trzeba udostępnić informacje o strukturze, majątku, na przykład o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli. To jest ważne i fajne, że jeżeli była w szkole gdzieś jakaś kontrola, no to powinni nam udostępnić i powinno to być w BIP-ie. Też wystąpień i ocen dokonywanych przez władze publiczne. No generalnie to jest w kontekście tej kontroli, czy majątek publiczny. Ten katalog, który jest właśnie, tutaj znowu wrócę, artykuł 6 ust. 1 punkt 3, 1, 3 punkt 4 i tak dalej, on jest znacznie bardziej szczegółowy. To są takie wypunktowane główne kwestie, których on dotyczy. Jeszcze, żeby zamknąć temat biuletynu z USA w Krakowie, BIP jest obowiązkowy. Nie ma żadnych ale. I tyle.
A jak nie ma tego BIP-u, to skarżymy, piszemy do prezydenta, do kuratorium i ten BIP szybciutko się pojawia. Na BIP-ie musi być statut. Bardzo często Państwo pytacie, chcecie dostać statut i trzeba, i niektórzy dyrektorzy mówią, można, okej, do wglądu, ale tylko w bibliotece i na miejscu, nawet nie możesz sobie tego skserować. Nie, ustawa mówi wprost, statut musi być na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, abyśmy sobie mogli w nocy z soboty na niedzielę o 1 w nocy zapragnąć obejrzeć statut, przeczytać, jakie tam są zapisy i mieć do niego dostęp. Tak jest. Okej, okay, mamy jakąś... Okej, okay, to może jeszcze, bo jest pytanie. Co, jeśli obsługa majątku szkoły prowadzi jakaś jednostka gminna, przykładowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych, wtedy informacje o majątku szkoły powinny być w jej BIP-ie, czy w BIP-ie tego centrum? Moim zdaniem jedno i drugie. Trzeba mieć na względzie, że jeżeli chodzi o informację publiczną, to nie ma znaczenia autorstwo wytwarzanych dokumentów, czyli szkoła nie może sobie powiedzieć, że nam obsługa majątku prowadzi jakieś centrum i my nie posiadamy tych informacji. Moim zdaniem powinni mieć w swoim BIP-ie. I pytanie do Aliny, gdzie jest info, że statut ma być w BIP-ie UDIP? Już szukam, to za chwilę, dobra? Ale to może... Tak kontynuuj. Aha, dobra, dobra. A to jest generalnie artykuł 6. I tak, elementy wniosku o informację publiczną. Bo tutaj już wychodzimy z BIP-u, przechodzimy do tego, co możemy dostać na wniosek. Bo jest jakaś informacja, której nie ma obowiązku publikowania w biuletynie i jej nie opublikował i chcemy ją dostać. Co musimy zawrzeć w takim wniosku? Adresata. Czyli to, do kogo kierujemy wniosek. Treść, czyli to jest tak jakby żądanie, które informacja, którą chcemy dostać. Czyli niech to będzie ten statut czy cokolwiek. Trzeci element to jest forma udostępnienia. Chcemy to dostać w formie skanu. Chcemy to dostać w formie... w druku, czy proszę przesłać odpowiedź na maila, czy proszę przesłać przez ePUAP. Proszę zwrócić uwagę na to, czego nie ma w tych elementach. Nie ma podpisu, nie ma formy pisemnej, nie ma podstawy prawnej, nie ma uzasadnienia, nie ma żadnych tych elementów, które często się pojawiają. Jeżeli my wyślemy wniosek i następnie dyrektor nam odpowie, że proszę się podpisać, a poza tym nie podoba mi się mail, z którego pani to wysyła, to nie jest odpowiedź, to nie jest realizacja wniosku, on pozostaje w bezczynności. I tutaj też wyrok w USA w Warszawie. Bo tak mówiąc trochę bardziej szczegółowo, podanie myśl KPA, czyli Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jest nieco, ma nieco bardziej szczegółowe wymogi. Ale jak tutaj zwrócił uwagę sąd, wniosek z UDIP-u, to jest oddzielna procedura, to nie jest KPA. I on rządzi się innymi zasadami. To jeszcze wróci później a propos skarg na bezczynność, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, jak niewiele tu trzeba. To naprawdę jest kwestia. W ciągu minuty podejrzewam, że jak człowiek szybko pisze na klawiaturze, to 5 wniosków może złożyć. Co w sytuacji, gdy wydadzą decyzję odmowną na wniosek bez imienia i nazwiska? Moim zdaniem w takiej sytuacji to należy, to jest postawa do stwierdzenia nieważności decyzji. Czyli nie tyle nawet z jej skarżenia, tylko do stwierdzenia nieważności na zasadach KPA. To jest właśnie jedna z tych takich szczegółowych procedur, ale o ile decyzja może być wadliwa, czy możemy się nie zgadzać merytorycznie z oceną, to ale w jakim sensie jak mógł wystawić decyzję, bo nie wiem, czy rozumiem tutaj pytanie. Aha, to w sytuacji, kiedy pytamy anonimowo pewnie, to w jaki sposób mogą wydać decyzję, skoro nie znają imienia i nazwiska? Jeżeli chcą wydać decyzję, to muszą... Slajd. Tak, no właśnie, to dawaj. Okej, okay, to ja przepraszam, źle zrozumiałem pani pytania. Tak, jeżeli organ odpowie nam, że w tej sprawie chcemy wydać decyzję, to i wzywa nas do podpisu, to już musimy podpisać, jeżeli chcemy uzyskać tę decyzję. Bo decyzja to już jest regulowana generalnie przez KPA. I to może być trochę skomplikowane, bo do etapu wniosku, to jest UDIP, pojawia się problem decyzji, przechodzimy na KPA, tam już potrzebne jest podpisanie wniosku. Czy dla wszystkich jest jasne UDIP i KPA? Jeżeli nie, to piszcie, jeżeli prawnik mówi zbyt prawniczym językiem.
Tak, ustawa o dostępie do informacji publicznej. W skrócie UDIP. W skrócie UDIP, kodeks postępowania administracyjnego, KPA. I kto odpowiada na wnioski? Tutaj to, nie wiem, czy to sprawia jakieś problemy. Mam wrażenie, wydaje mi się, że kiedyś spotkałem się ze sprawą, że był wniosek zaadresowany do szkoły, gdzie była odpowiedź, że my nie wiemy, kto w tej szkole ma odpowiedzieć, że proszę inaczej sformułować. Dlatego wrzuciłem ten slajd. Dyrektor. Dyrektor jest organem, który zajmuje się odpowiadaniem na wnioski. Do niego najlepiej byłoby do niego adresować, w sensie dyrektor szkoły taki, a taki. Aczkolwiek zwykle jak napiszemy szkoła podstawowa numer 1 gdzieś tam, zwykle to też przechodzi. No muszę powiedzieć, że o ile zdarzają się takie już naprawdę działania obstrukcyjne, to pod tym względem rzadko przynajmniej do mnie trafiają, rzadko dostaję sygnały, że z tym są problemy. Dobra, i to jest taka, wydaje mi się, że to jest taka podstawa. Najpierw BIP, jeżeli nie, składamy wniosek. I teraz przechodzimy do rzeczy być może najważniejszej, czyli do przeszkód w dostępie do informacji. I tutaj ja wymieniłem 4 najważniejsze. One nie są, to nie jest szczegółowe wymienienie wszystkich, ale jeżeli Państwo będą wysyłać, to ja obstawiam, że najpewniej dostaną właśnie tego typu, że najpewniej spotkają się Państwo właśnie albo z bezczynnością, albo ktoś Państwu odpowie, że to nie jest informacja publiczna, tylko dokument wewnętrzny, albo że nie możemy udostępnić, bo to jest prywatne, albo że to jest informacja przetworzona. To są wszystko fikołki, które wykonują, znaczy obowiązkiem dyrektora jest udostępnić informacje. Teraz mówimy o tym, co i do jakich chwytów podejmują się organy, czyli taki dyrektor, żeby nie udostępnić tych informacji. I na wszystkie z nich mamy sposoby. I tak, zacznijmy od bezczynności. Organy mają terminy, jak odpowiadać na wnioski. Odpowiedź na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki. I to też podkreślam. Termin 14 dni to jest ściana, to jest najdłuższa granica. Organ powinien co do zasady udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki. Czyli jeżeli dostaje wniosek, na który ma powiedzmy dwa pytania tak, nie, to powinien udzielić odpowiedzi szybko. No, to nie jest coś, co wymaga 14 dni. Natomiast tutaj uczulam, że jeżeli organ zmieścił się w terminie 14 dni, to raczej nie przechodzą skargi na przewlekłość. Więc w praktyce trzeba liczyć się z tym, że to trwa 14 dni. A jakie konsekwencje skargi na brak odpowiedzi na wniosek do wójta i rada uznaje skargę za zasadną? Wójt ponosi jakieś konsekwencje, czy tylko pogrożenie palcem przez radę? Tutaj mogę... Okej, to ja tylko powiem, że Krzysztof pewnie mówi o innej skardze. Skarga na bezczynność i skarga na dyrektora, która trafia do rady, to są dwie różne prawnie skargi. My teraz się zajmujemy skargą na bezczynność, która jest w procedurze udostępniania informacji publicznej, a Krzysztof zaczął pewnie mówić o skardze z KPA, czyli z kodeksu postępowania. To już mi skomplikowanie, o tym możemy zrobić inny webinar. Teraz skarga na bezczynność dotyczy informacji publicznej. Tak. Prawa do informacji. Tak, czyli z ustępu pierwszego wynika właśnie podstawowy termin. Ustęp 2 daje organowi możliwość przedłużenia tego terminu. Jeżeli tylko musi w tym terminie poinformować o powodach opóźnienia. I tutaj dwa relevantne wyroki. Pierwszy to mówi tyle, że UDIP nie zawiera generalnego odesłania do ustawy o dostępie, nie zawiera generalnego odesłania do stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Bo jest taka instytucja, która nazywa się ponagleniem i prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mówi, że skargę na bezczynność możemy wnieść wtedy, kiedy wnieśliśmy ponaglenie. To się nie stosuje do wniosków o informację publiczną. Więc jeżeli nam nie odpowie na wniosek, nie musimy żadnych innych pism, nie musimy prosić, nie musimy grozić, nie musimy błagać, nie wzywać. Nie odpowiedział na wniosek, od razu można skargę. 15 dnia. 15 dnia, tak jest.
I tutaj jeszcze wyrok WSA w Bydgoszczy odnośnie ustępu drugiego. Organy nie mogą tego stosować, żeby sobie odroczyć. Albo do moje ulubione wyjaśnienie powodów opóźnienia, ze względu na konieczność analizy wniosków. W sensie, okej, żeby przeczytać wniosek, to zajmuje czas, ale to nie uzasadnia wydłużenia tej procedury na 2 miesiące. Tego typu zabieg może być stosowany, jeżeli chcemy na przykład jakichś dokumentów z przestrzeni ostatnich 5 lat. Powiedzmy, ja rozumiem, że wtedy okej, my musimy sobie to z archiwum wybrać i rozumiem, że powiedzmy możemy o ileś tam czasu przedłużyć. Ale to musi być konkretny powód i ten powód też podlega kontroli sądowej. To nie jest samowolka organu. Na analizę ma też właśnie 14 dni. 14 dni na wykonanie zadania domowego. Nie ma? Tak. No to wtedy już możemy, chyba że zadanie było bardzo, bardzo skomplikowane i trzeba iść do archiwum i w ogóle robić coś jakieś dziwne, to wtedy można przedłużyć do 2 miesięcy. Nie tak po prostu, bo musimy trochę dłużej pomyśleć. Okej, pytanie Przemysława, jak liczyć terminy, czyli największy problem od dnia następnego po złożeniu wniosku. Ustawodawca mówi, że to jest od dnia złożenia wniosku, czyli aczkolwiek w sądach to się przyjmuje różnie. Ja zwykle dla tak jakby bezpieczeństwa stosuję, że to jest dzień po. Na zasadzie, że to jest jeden dzień, a jeżeli trafi się na skład orzekający, który akurat w ten sposób to rozpatruje, to żeby uniknąć tego problemu. To jest taka czysto praktyczne rozwiązanie. Moim zdaniem jednak z samej treści ustawy wynika od dnia złożenia wniosku. I liczymy wszystkie niedziele, czyli tak jak mamy w kalendarzu. Dni robocze i dni wolne, czyli złożyłam 1 lutego, 14 mam to mieć na 14 lutego mam to mieć walentynki, prezent. Walentynka musi przyjść. A powód na przykład z powodu COVID i nieobecności pracowników albo z powodu zakończenia roku szkolnego. To chyba też mam nawet w następnym slajdzie. Tak. Tutaj na przykład przykład z poradni. Działając w imieniu zespołu szkół takich a takich, w odpowiedzi na wniosek w formie, że wniosku z trudnościami personalnymi związanymi z przejściem pracowników na zdalną pracę, informuję, że udzielimy odpowiedzi w terminie do 7 roku. Organ musi sobie tak zorganizować pracę, że my w stanie wykonać swoje obowiązki. W sensie to jest coś, co wydaje mi się, że jest oczywiste dla każdego z nas, kto pracuje albo pracował zawodowo, że czasami są sytuacje w pracy, kiedy jest trudniej, trzeba pracować ciężej, czasami jest trochę lepiej, czasami są luzy. To samo dotyczy organów. W sensie ja na przykład osobiście wiem, że na przykład w poprzedniej pracy zdarzyło mi się spędzić dobre 5-6 godzin przy skanerze, skanując jeden dokument, co nie jest, co po pierwsze jest rzadkie, a po drugie nie jest przyjemne i nie jest łatwe, ale jest wykonalne. Ja mogę jeszcze powiedzieć z praktyki, że bardzo, bardzo rzadko zdarzają się takie wnioski, które faktycznie wymagają ogromnego nakładu pracy. One się zdarzają, temu nie zaprzeczam. Zwykle jednak wnioski są bardzo proste. Albo to jest odpowiedź tak, nie, albo to jest powiedzmy do 5 pytań w takim formacie. Więc nie, moim zdaniem tutaj wchodziłaby kwestia tego, o czym mówi ustawodawca w artykule 13 ustęp 1, że odpowiedź następuje bez zbędnej zwłoki. I rozumiem, że w sytuacji, kiedy ilość pracowników jest na urlopie, to inaczej się rozumie tę zbędną zwłokę. Ale to są 2 tygodnie. I wydaje mi się, w mojej ocenie sam fakt COVID-u, sam fakt nieobecności pracowników nie uprawnia do wydłużenia. Alina? Wiem, jak możemy, bo to oczywiście może też być traktowane jako wymówka, tak? Że tak sobie nam odpowiedzieli, wymyślili jakikolwiek powód. My, pamiętajcie, mamy zawsze możliwość zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej, korzystając z prawa do informacji. Proszę informacje o urlopach pracowników w danym terminie. Skontrolować ich, czy oni nas nie... Wysłać po prostu kolejnego UDIP-a. Czy wy nas tutaj nie robicie w bambuko, nie robicie nas w balona i nie wysyłacie nas na drzewo? Czasami były takie na przykład, różnych chwytów się chwytają, żeby pokazać swoją władzę. My mamy również narzędzie, żeby pokazać, że no halo, ale my jesteśmy w stanie to skontrolować, bo to my tego zarządcę zatrudniamy. Przepraszam. Tak jest. Nie, jasne. Tak, pytanie Katarzyny. Bezczynność burmistrza i nieudzielenie informacji publicznej od kilku tygodni, gdzie skarga? To tu właśnie, to tak, skarga na bezczynność idzie do WSA za pośrednictwem organu.
na naszej stronie informacjapubliczna.org my mamy poradnik dokładnie tej procedury. Bo myślę, że to też nie ma co szczegółowo wchodzić, jak złożyć tę skargę, co kiedy organ nie przekaże i tak dalej, ale generalnie jeżeli mamy bezczynność, to wysyłamy skargę do organu, organ ma obowiązek przekazać do sądu. I pytanie... A jak nie przekaże, no to będzie miał problemy, bo wtedy zawnioskujemy o ukaranie go grzywną. To jest, tak. Niestety często to trzeba stosować, żeby to też wyedukować dyrektorów, że naprawdę mają szanować nas, obywateli i prawo. I bo tak, bo często dyrektorzy zwyczajnie nie wiedzą. Znaczy, teraz to już jest chyba, mam wrażenie, że parę lat temu było nawet gorzej, ale że faktycznie po prostu nie wiedzą, że taka ustawa jest. I pytanie, co ich nie usprawiedliwia, oni mają obowiązek wiedzieć. No. Tak. Szymonie, nam czas trochę się chyba przyspieszył, tak mi się wydaje, więc musimy dokonać jakiejś selekcji informacji, jak uważasz, dobra, żeby przejść do pytań i odpowiedzi. Dobra, to ja w takim razie... O wycenę jest tutaj pytanie. Mhm. Okej, ja może przejdę od razu do porad praktycznych. Albo może w paru zdaniach to, co tutaj chciałem powiedzieć na temat tych innych problemów. Informacje publiczne traktuje się szeroko. Zwykle, kiedy organy negują ten charakter, to zamężają swoje pole działania. Jeżeli dana informacja dotyczy majątku publicznego albo wykonywania zadania publicznego, jakim jest edukacja, to to jest informacja publiczna. Dokument wewnętrzny. Nie ma czegoś takiego w prawie. W żadnej ustawie nie ma kategorii dokumentu wewnętrznego. Organy nie mają prawa się na to powoływać. Widzę pytanie o wycenę odpowiedzi i zaraz do tego przejdziemy. Jeżeli organ stwierdzi, że coś jest informacją publiczną, ale ze względu na A, B, C, D, E, F nie może nam udostępnić informacji, musi wydać decyzję. Więc jeżeli on sobie odpowie po prostu pismem, że no ta informacja jest niemożliwa do udzielenia, bo jest ochrona prywatności osoby fizycznej, musi wydać decyzję z pouczeniem, jak możemy ją oskarżyć. To samo dotyczy na przykład prywatności. I jeszcze taka ostatnia kwestia, która pojawia się bardzo często, informacja przetworzona, to jest informacja, która wymaga od organu pracy kreatywnej. Czyli on ma jakieś informacje cząstkowe, i musi z nich stworzyć nową informację. Jakiś wykaz, zrobić analizę. Wtedy jest informacja przetworzona, a nie sam fakt, że udzielenie odpowiedzi zajmuje dużo czasu. Wtedy wydłuża się termin, a nie klasyfikuje informację jako przetworzoną. Ach, jeszcze tylko dodajmy, że przetworzona informacja to nie znaczy, że ktoś musi zrobić z dokumentu papierowego skan i musi tam wymazać jakieś dane osobowe. To nie jest przetworzenie, to jest przekształcenie informacji. Informacja przetworzona to jest coś, z czym się spotkacie, po prostu uderzajcie do nas na porady.sieciobywatelska.pl. Tak, tak jest. Elementem niezbędnym przetworzenia jest praca kreatywna, nie praca manualna, techniczna. I teraz może porady, tu już parę takich krótkich porad praktycznych i było pytanie o wycenę odpowiedzi. Co kiedy organ nam mówi, że udzielimy informacji, ale wyceniamy ją na 1500 zł? I teraz tak, zawsze opcją jest przeformułowanie wniosku. W sensie, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nam się uda przed sądem, znaczy nie inaczej, najpierw proponuję pisać do nas, jeżeli Państwo nie są pewni, czy ta opłata jest zasadna, czy nie. Generalnie zawsze można wtedy wycofać wniosek i przeformować i złożyć znowu. Nic się nie dzieje i wtedy, jeżeli chcą, muszą nam znowu nałożyć opłatę. Ale jeżeli się boimy, że przegramy i będziemy musieli płacić szkole jakieś nieziemskie sumy, to wtedy warto jest, można wycofać. Przy czym podkreślam, opłata musi odpowiadać poniesionym kosztom. Nie może wynikać z cennika, nie może wynikać z niczego innego. Tylko na przykład, jeżeli zażyczymy sobie odpowiedzi w formacie A3, a drukarka szkolna nie drukuje i oni muszą lecieć na drugą stronę miasta drukować, wtedy ok, sposób udzielenia informacji generuje jakieś koszty, ale nie z samego faktu, że nie może to na przykład, nie możemy ponosić kosztów pracowniczych, w sensie, że to jest godzina robocza, bo opłata musi wynikać z samego sposobu udostępnienia informacji. Tak, ale co do zasady, znaczy z zasady to jest bezpłatne udostępnienie informacji. Tak, zasadą jest bezpłatne. I właściwie raz tylko mnie wezwano do jakiejś opłaty, którą oczywiście
no, unieważniłam, bo była bezzasadna. To jest też jeden ze sposobów, jak Was zniechęcić, czyli że udostępnienie będzie kosztowało 1000 zł, bo będzie musieli zatrudnić pracownika, żeby to skserował. Nie, to nie jest właściwe postępowanie, wtedy piszcie do nas. A no, ja może proponuję, żebyśmy już przeszli do sekcji Q&A, bo tu się pojawiły dwa pytania i może już... Dobra. Bo to się będzie wiązać z tą sekcją praktyczną, bo widzę, aha, że to jest już to... Ty tu rządzisz. To okay, co, trzeba dobra. Zamknąć. Trzeba zamknąć i przejść do Q&A. Mhm. I tu jest, słuchaj, pytanie. Kolejny sukces. Co klikniecie do sukces? Czyli idziemy od początku. Jak... No, to tak. To pytanie Mikołaja. To jest trzecie od dołu. O. O, jak masz informację przetworzoną do artykułu drugiego UDIP? Czy można pytać o interes wnioskodawcy, czy nie? Tak, informacja przetworzona generalnie stanowi wyjątek na zasadzie, że żeby ją uzyskać, trzeba wykazać szczególną istotność dla interesu publicznego w przetworzeniu informacji. Zniechęcam do próbowania uzasadnienia tego interesu z tej przyczyny, że organy mają właściwie dowolność w ocenie, czy istnieje ten interes, czy nie. Jeżeli nie są państwo na przykład radnymi czy posłami, bardzo, bardzo trudno jest bronić się z pozycji, że wykazałem interes. W takiej sytuacji, moim zdaniem, najlepiej jest powiedzieć, że to jest informacja prosta, nieprzetworzona. Proszę wydać decyzję odmowną. Ale tak czy inaczej, w takim naszym pierwszym wniosku my w ogóle nie musimy uzasadniać, dlaczego my chcemy, kim jesteśmy i po co jest nam ta informacja. To może być, to pytanie o szczególnie istotny interes publiczny może się pojawić w przypadku, kiedy dyrektor uzna, że to jest informacja przetworzona. My możemy mu zawsze powiedzieć, to nie jest informacja przetworzona, ponawiam, wzywam do niezwłocznej realizacji wniosku, to też wystarczy. Można też napisać do nas, my damy jakąś taką templatkę, w czym jest informacja, podamy wyroki i to można też dołączyć do takiego maila, także można pokazać dyrektorowi, no my troszkę jesteśmy ogarnięci prawnie, więc wiemy, że to nie jest informacja przetworzona, więc nie wzywaj nas do żadnego do uzasadnienia interesu, no bo nie masz prawa. Tak jest. Jakie mamy następne? To było od Katarzyna. Zobaczmy, jeśli burmistrz trwa w bezczynności i przysługuje skarga do WSA, to czy wystarczy, że wnioskodawca napisze to w e-mailu, czy musi być forma pisemna od wnioskodawcy w rozumieniu KPA i UPSA? Generalnie, jeżeli chodzi o składanie skargi na bezczynność, to tu już chodzi PPSA, czyli prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Musi być forma pisemna z podpisem. Proszę, czyli nie można po prostu mailem, tylko trzeba jednak złożyć tę skargę pisemnie. Proszę podpowiedzieć. Gmina dostaje wniosek o protokoły pracy jednej z komisji w sprawie jednej sprawy. Po 14 dniach przychodzi informacja, że przedłużają termin do 2 miesięcy. Motywują skomplikowaniem sprawy. Po 2 miesiącach przysyłają 30 stron kseros anonimizowanych z tej komisji, czyli całość wnioskowanych dokumentów. I przewinę, bo to nie jest koniec pytania. Wniosek 2 miesiące odwlekali na coś, co mogli zrobić w jeden dzień. Myślę, że są sprytni. Co zrobić, aby uśmiech spadł im z twarzy? No, to jest częsta taka zabawa w kotka i myszkę i czasami po prostu skarga do sądu administracyjnego pokazuje organowi, hej, my już tutaj naprawdę nie chcemy się bawić w tym przedszkolu, jesteśmy obywatelami i zrobiłeś nieładnie, będą konsekwencje. Szymon, a co ty byś powiedział? Znaczy tak, generalnie można skarżyć nie tyle samą bezczynność, ile przewlekłość i powiedzieć, że to zajęło znacznie dłużej niż powinno. Generalnie jednak moim zdaniem lepiej jest składać już jeszcze przed udostępnieniem, ale rozumiem, że to jest możliwe tylko wtedy, kiedy my mniej więcej wiemy, ile tam tych dokumentów jest. Ewentualnie w takiej sytuacji można zapytać, na ile szacują dokumenty do przetworzenia, do ile to jest mniej więcej stron, żeby móc mniej więcej wiedzieć, jakich terminów oczekiwać. W takiej sytuacji wydaje mi się, że opcją pozostaje skarga na przewlekłość. Ale ja mam jeszcze jeden pomysł, bo to tutaj są różne sposoby i kreatywność się liczy, że tak, po 14 dniach przychodzi informacja, że przedłużają termin do 2 miesięcy. W takim razie my możemy wysłać drugiego UDIP-a.
kto dokonywał analizy tego wniosku z imienia i nazwiska urzędnika, wtedy wzywamy do odpowiedzi i też organ się uczy, ojejku, oni wiedzą, jak to działa. I z czego wynika ta informacja? Samo skomplikowanie sprawy nie jest powodem. Już w tym momencie, że jest uzasadnienie tylko skomplikowanie sprawy, to nie jest uzasadnienie, które mi, obywatelowi, obywatelce, mówi co, jakąś prawdę o rzeczywistości. To jest wymówka, wykręt. Tak. I już w tym momencie właściwie można wzywać, można skarżyć na bezczynność. Ale można też właśnie wysłać UDIP-a, zapytać, kto analizował, z czego wynika, proszę o informację bez zbędnej zwłoki. Wtedy już będą wiedzieli, że... Przepraszam, mów. Nie, chciałem tylko powiedzieć, że samo, ponieważ sprawa jest skomplikowana, moim zdaniem nie jest informacją o powodach opóźnienia. Moim zdaniem informacja o powodach opóźnienia to musi powiedzieć konkretnie, co oni muszą takiego strasznego zrobić, że jednak nie da rady w ciągu 2 tygodni. Tak. Następne. Czy mogę pytać szkołę o imiona i nazwiska kandydatów do pracy, którzy brali udział w naborze na stanowisko administracyjne albo obsługi? Generalnie tutaj nie wiem, czy bym się zgodził, że to jest informacja publiczna, jeżeli mówimy o takich stanowiskach obsługi typowo technicznych. Generalnie nauczycielowi przysługuje ochrona jak funkcjonariuszowi publicznemu i nauczyciel, no to są osoby, które wykonują te obowiązki szkoły w zakresie edukacji. Na nich to spoczywa. Moim zdaniem z tego względu nawet kandydaci na stanowiska nauczycieli podlegają pod ustawę, co też wynika z orzecznictwa. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie stanowisko, znaczy jeżeli chodzi o stanowisko administracyjne, no to też, jeżeli to jest coś na zasadzie organizacji funkcjonowania szkoły. Nie wiem jak z obsługą, myślę, że to byłaby też kwestia, o jakie konkretnie stanowiska chodzi w tym przypadku. Bo ja tutaj mam na myśli na przykład pana sprzątacza, panią sprzątaczkę. Tutaj myślę, że mógłbym powiedzieć, że okej, że samo to, nie, że nazwisko kandydata samo w sobie nie byłoby informacją publiczną. Ale skarbnik, czy znaczy ktoś tam, sekretarz do spraw finansowych, nawet jeżeli nie jest nauczycielem, to jasne. Nauczyciel? Jasne. Nie wiem, co ale, A ja bym tak jednak szła. Znaczy, czy mogę pytać? Tak, zawsze możesz pytać. I to organ musi ci powiedzieć i wytłumaczyć się, że on nie może ci tego udostępnić. Musi wtedy wydać właśnie tą decyzję administracyjną, od której możesz się oczywiście odwołać. Więc jak najbardziej pytajmy szeroko i sprawdźmy, co szkoła na to. Ale ja uważam, że nawet na stanowiska administracyjne albo obsługi, tak, to jest informacja publiczna. Możemy ją uzyskać w trybie właśnie dostępu do informacji publicznej. Dlaczego? Dlaczego tak uważam? Bo mamy również w Konstytucji zapisany zakaz dyskryminowania i równe traktowanie. I wyobraźmy sobie, że do konkursu cały czas stają osoby, które są mieszkańcami Polski, ale są innej rasy, narodowości, mają inny kolor skóry. I cały czas są odrzucane tylko dlatego, że są z grup, których dyrektor nie lubi. To jest dyskryminacja, więc ja, jeżeli konstytucja mi stworzyła państwo, które mówi, że jest zakaz dyskryminacji, ja mam prawo skontrolować, czy występuje dyskryminacja, czy nie. Bo na plotkach ja się nie mogę opierać. Ja muszę wejść w dokumenty i zobaczyć, kto kandydował na te stanowiska. I zobaczyć, czy były cudzoziemki, czyli cudzoziemcy i że szkoła permanentnie nie zatrudnia osób, które nie... Albo na przykład, że cały czas zatrudnia swoją, nie wiem, siostrę, teściową, brata, kuzyna. To tyle. Pani Anna pisze, nie, bo nie wolno przechowywać dokumentów kandydatów po zakończeniu naboru. Czym innym jest pytanie, proszę udostępnienie dokumentów takich a takich, a czym innym jest proszę o podanie imion i nazwisk. To są dwie zupełnie inne kwestie i tego nie można zrównywać. Bo szkoła czy każdy organ może mieć wiedzę o pewnych sprawach i to niekoniecznie ta wiedza musi mieć formę dokumentu i my niekoniecznie musimy wiedzieć, w jakim to jest dokumencie, albo o niego wnioskować. Więc tutaj to bym uczulał na to rozróżnienie. Też przy składaniu wniosków, bo czasami warto jest napisać, czy szkoła ma w dyspozycji dokumenty na temat X. Jeżeli tak, wnosimy o udostępnienie, bo my nie musimy tego wiedzieć. I oczywiście szkoła nie musi udostępniać dokumentów, których faktycznie nie ma.
Czyli jeżeli jakieś procedury konkursowe powodują, że zostają jakieś zwrócone dokumenty, no to oczywiście szkoła potem mówi, no my nie mamy już tych dokumentów, ale mają cały czas protokół z tego postępowania, gdzie jest napisane, kto brał udział. O ten protokół my możemy wnioskować. Możemy wnioskować o protokoły z rad pedagogicznych. I nie dajcie się Państwo na żadną tajemnicę Rady Pedagogicznej oszukać, bo takie coś jak tajemnica Rady Pedagogicznej funkcjonuje na Facebooku, ale nie w ustawie. Ustawa mówi, że Rada Pedagogiczna i również w protokole należy przy udostępnianiu chronić dane osobowe ucznia, jeżeli jest mowa o jego sytuacji zdrowotnej, o sytuacji rodzinnej. Oczywiście to imię i nazwisko powinno być zanonimizowane, czyli trzeba zaczernić, wybielić, nie wiem, cokolwiek, przykleić naklejki w tym miejscu. Natomiast to, co mówił nauczyciel, który nauczyciel co mówił, jacy byli nauczyciele, nauczycielki. Nauczyciel w tym momencie nie jest osobą prywatną. On również jest zaangażowany w wykonywanie zadania publicznego. I również to, ile zarabia nauczyciel, nauczycielka, jakie dostał nagrody, jakie dostał wyróżnienia, to również to są nasze pieniądze, więc my mamy prawo sprawdzać, czy na przykład też nie ma dyskryminacji pomiędzy nauczycielami. Czy nie ma tak, że mimo żadnych wyników, jedna nauczycielka cały czas dostaje jakieś dodatki i nagrody, mimo że nie wyróżnia się niczym szczególnym. Nagrody oraz uzasadnienia tych nagród, wtedy możemy porównać. Ojejku, zrobiły to samo, albo po prostu ta osoba przygotowywała, nie wiem, korepetycje jakieś robiła, nie, korepetycje nie. Dużo robiła, a nie dostała nic, a pani, która robi po prostu, bo jest nauczycielką, dostała coś. To jest też sposób kontroli tego, żeby nie dopuścić do tego, żeby szkoła była prywatnym folwarkiem dyrektora, który tym, których lubi, daje pieniądze, a tych, których nie lubi, to nie. Co tutaj się nam teraz wydarzyło? Czy informacją publiczną są protokoły z ocen okresowych pracowników samorządowych, na przykład kierownika przedszkola? Ja tutaj mam wątpliwość, czy kierownik przedszkola jest pracownikiem samorządowym, ponieważ przedszkole to jest dyrektor przedszkola i on nie jest pracownikiem samorządowym, tylko jest zatrudniony na podstawie karty nauczyciela, więc tutaj trzeba przeformułować trochę pytanie. Ale tak, o protokoły z ocen okresowych dyrektora jak najbardziej. Pytamy o to i nie damy się wysłać na drzewo. Karta nauczyciela to co innego, Tomasz napisał, to... Znaczy mówię o zastosowaniu ustawy. Ustawa o pracownikach samorządowych to jest ustawa, która reguluje zatrudnienie pracowników samorządowych i to nie jest ogólne sformułowanie, tylko prawnicze, pracownik samorządowy. I do niej jest ustawa o pracownikach samorządowych, ale na tej podstawie się nie zatrudnia nauczycieli. Natomiast tak czy owak, kierownik przedszkola, czy tam dyrektor, to jest osoba, która moim zdaniem pełni funkcje publiczne, czyli szerszy niż sam funkcjonariusz publiczny. I z tego względu uważam, że tutaj nie zachodzi ograniczenie prawa do informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej. Czy szkoła ma obowiązek udzielić dokładnych informacji o kwalifikacjach zawodowych konkretnego nauczyciela, stopień awansu, data, rodzaj ukończonych studiów lub nabycie kwalifikacji? Jak najbardziej. Tak. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ to jest informacja, która jest związana z tym, jak dana placówka edukacyjna wykonuje swoje zadania publiczne w zakresie edukacji, czyli jakimi rodzajami kwalifikacji mogą się szczycić, że tak powiem, czy jaki rodzaj kwalifikacji mają osoby niezatrudnione, które właśnie dbają o wykonanie tego zadania. Mhm. Krzysztof dopytuje, ale to kandydaci, czyli do poprzedniego pytania, ale to kandydaci, czyli osoby niezatrudnione w pracy. Tak, bo tutaj chodzi o sytuację, ja tylko powiem, że jeżeli mamy szkołę, która zatrudnia nauczyciela czy dyrektora czy kogokolwiek, to warto jest też wiedzieć, kto został zatrudniony, a kto nie został. Bo taka oczywista sytuacja, to byłoby dziwnie, gdyby zatrudniony został syn znajomego dyrektora, który ma jakieś kwalifikacje, a nie został zatrudniony ktoś o znacznie lepszych kwalifikacjach. Ale nawet bez takich oczywiście nepotyczno-korupcyjnych sytuacji, mamy prawo wiedzieć, czym kieruje się organ, zatrudniając pracowników. Co uważa za ważne? Jakie kwalifikacje sobie czyni wyżej? Czy woli pracowników po UJ-cie, czy po UW? To są informacje publiczne. Przy czym dalej zwracam uwagę, że mówimy o osobach
pełniących funkcje publiczne i kandydatach. Jeżeli decydujemy się na próbę zdobycia stanowiska, które związane jest z pełnieniem funkcji publicznych, z wykonywaniem zadań i chcemy brać udział w tym procesie, to musimy się liczyć z tym, że pewne dane o nas trafią do sfery publicznej. To jest, no takie jest moje zdanie. Bo trzeba mieć też na względzie, że prawo do informacji jest traktowane szeroko. Czyli w takich sytuacjach granicznych, to moim zdaniem należy na korzyść jawności, a nie na niekorzyść. Ja jeszcze sprawdzam, bo mam taki wyrok, on dotyczy wprawdzie konkursów na dyrektora instytucji, ale w tym wyroku w Poznańskim Sądzie Administracyjnym było świetne uzasadnienie, dlaczego mamy prawo wiedzieć, jacy kandydaci byli, właśnie po to, żeby, no żeby móc zapobiegać, móc ocenić również organ, czy on, w jaki sposób on dokonuje tego procesu selekcji kandydatów, czy naprawdę wybiera najlepszego, czy brata, ciotki, kuzyna. I to są nasze prawa jako obywateli, my możemy kontrolować dyrektora, który wykonuje zadania publiczne. I to nie jest nic negatywnego, żeby go kontrolować. Tutaj Tomek nawraca do skargi na przewlekłość w sytuacji, kiedy po 2 miesiącach już mamy te dokumenty. Jakbyś mógł wytłumaczyć, pamiętasz o co chodzi? Pamiętam o co chodzi. Bo o te 30 jest, stron. Bo tak, bo ja chcę podkreślić to, że w takiej sytuacji po fakcie to już jest ciężko. I tutaj możemy wnioskować o... Możemy złożyć skargę na przewlekłość, przy czym należy liczyć się z rozwiązaniem, że sąd stwierdzi, że doszło do bezczynności i umorzy postępowanie, że doszło do przewlekłości i umorzy postępowanie, bo ten stan przewlekłości już się skończył. Czyli postępowanie, to się tak ładnie mówi, że jest bezprzedmiotowe, a my uzyskamy wtedy tyle, że sąd powie, że faktycznie organ był przewlekły, ta sprawa zajęła więcej niż powinna. Organ naruszył zasadę szybkości postępowania bez żadnego dobrego powodu. Tutaj pojawiło się też pytanie, które właśnie wrzuciłam. Czy CV kandydata do pracy na stanowisko sekretarki jest informacją publiczną? Ja mogę odpowiedzieć ze swojego doświadczenia. Znaczy, ja uważam, że tak, ponieważ my w ogóle zapomnijmy może o tym, co jest informacją publiczną, a co nie jest. Bo tutaj wchodzimy jakby w narrację, którą stworzyły sądy. My mamy prawo wiedzieć o działalności władz publicznych. Ustawa posługuje się tym nieszczęśliwym sformułowaniem, dokleił tą publiczną, informację publiczną. I teraz sądy sobie pozwalają mówić, a to jest informacja publiczna czy niepubliczna. Przypomnijmy sobie, co mówiłam w pierwszej części, prawo do informacji. Konwencja praw człowieka, deklaracja, pakt praw politycznych i obywatelskich. One mówią po prostu o prawie do informacji, o tym, że my mamy prawo wiedzieć. Bo wtedy możemy być świadomymi obywatelami i ta demokracja wtedy ma sens i ma prawo funkcjonować. Nie, że jesteśmy oszukiwani i robieni w konia. Dlatego chciałabym, żebyśmy zapomnieli o tym, że w ustawie jest informacja publiczna, bo ustawa jest czymś niższym od konstytucji i od tych aktów prawa międzynarodowego. I no, my jako Sieć Obywatelska Ośrodek Polska robimy, co możemy, ażeby przełamać to orzecznictwo, czyli to, co mówią sądy. No ja też pisałam taki list otwarty do prezesa sądu administracyjnego, wyjaśniając różne kwestie, to gdzieś mogę potem wrzucić. Natomiast jeżeli ja chcę wiedzieć, czy ta sekretarka ma kompetencje, czy nie, to oczywiście ja mam prawo wejrzeć w jej CV-kę. Oczywiście nie jest mi do niczego potrzebne i nie można mi udostępnić dat jej urodzenia, jeżeli wpisała, czy że tam jakieś ma dzieci albo coś, to należy zanonimizować. Ale ja chcę zobaczyć ten zarządca mojego majątku, któremu powierzyłam prawo do zatrudniania, czy on zatrudnił osobę, która ma kwalifikacje, czy po prostu, nie wiem, jest przystojny albo przystojna. Ja to argumentuję, niestety sądy orzekają różnie, raczej na niekorzyść jawności i z tym mamy problem w Polsce i z tym my, kurczę, mamy dużo, dużo roboty, pełne ręce roboty. Ja tylko jeszcze jedno zdanie dodam do tego, że można coś udostępnić i zanonimizować w pewnej części.
Czy możemy na pewno domagać się list płac nauczycieli z imienia i nazwiska? Wklejam w czat link, bo akurat to sobie wygooglałam w tak zwanym międzyczasie. Tutaj też była chyba w zeszłym roku taka duża przez media opisywana sprawa, dużo przez media opisywana sprawa, więc to tak, tak. Wkleiłam ten. Musimy zbliżać się do końca. Pani Alino, jutro to zadam pytanie UODO. Dobrze, i proszę nam przysłać też odpowiedź. Tutaj jeszcze przeglądasz, Szymonie, te pytania? Bo widzę, że... To może przejrzyj pytania na spokojnie, żebyśmy nie musieli się oboje włączać trybu podzielności uwagi. To ty przeczytaj pytania, a ja może coś powiem od siebie. Protokoły kontroli również są również podlegają prawu do informacji i my mamy prawo je znać. Po co i dlaczego? Jeżeli my składamy skargę na jakiegoś nauczyciela, pamiętajcie Państwo, że to nie wy musicie złożyć taką skargę na nauczyciela. Do kuratorium. Możecie to przepuścić przez znajomą znajomego. Bo skarga, składanie skarg i wniosków to też jest nasze konstytucyjne prawo i można składać w swoim imieniu albo w czyimś imieniu. Więc jeżeli boicie się Państwo jakiejś reakcji szkoły, że coś, to słuszcie przez kogoś, że nauczyciel traktuje uczniów tak i tak, wydarzyła się taka i taka sytuacja, wnosimy o kontrolę, doraźną kontrolę tej sprawy, na przykład przez anonimowe ankiety. I wtedy te anonimowe ankiety, kurator przychodzi, robi anonimowe ankiety wśród uczniów, wśród nauczycieli i tak dalej. I potem wyniki tej kontroli, jak najbardziej mamy prawo to wiedzieć. I możemy, jak już uzyskamy te informacje, my możemy ją opublikować na Facebooku i powiedzieć, tak, pani Nowacka dopuszczała się tych rzeczy, wiele dzieci to potwierdziło, używa takich, a nie innych słów i w związku z tym, jak już mamy ten protokół, upubliczniliśmy go, to jest kolejna nasza jakby supermoc, upublicznianie i ujawnianie nieprawidłowości, bo wtedy trudniej będzie zamieść pod dywan fakt, że ta pani dalej dostaje nagrody różne od dyrektora czy dyrektorki, albo że no, możemy naciskiem społecznym, presją społeczną doprowadzić do tego, ażeby zatrudnić innego nauczyciela, co udało się zrobić na przykład w szkole w Poznaniu, kiedy była nieusuwalna pani od fizyki i właśnie moja interwencja o... pytałam, to był właśnie wniosek o informację, pytałam, najpierw zapytałam dyrektora, czy były skargi na panią taką i taką? Czy były wnioski o zmianę nauczyciela fizyki? Jeżeli były, to proszę o kopię tych wniosków i skarg oraz odpowiedzi organu, bo oni muszą odpowiedzieć. Mają na to 30 dni, o tym mówi Kodeks Postępowania Administracyjnego, czyli KPA, więc to nie jest tak, że my piszemy jakąś prośbę błagalną i nie dostajemy odpowiedzi, to my jesteśmy władzą i my odpytujemy, czy były skargi. Były skargi, aha, tyle skarg i pan nic nie zrobił, panie dyrektorze. I mamy narzędzie do tego, ażeby napisać skargę na przykład do organu gminy, że nie jest wykonywany ten obowiązek poszanowania godności ucznia i że dyrektor nie realizuje swojego obowiązku, znowu, który jest zapisany w ustawie, że ma mieć nadzór nad nauczycielami, tylko on ich chowa i usprawiedliwia, czyli nie wykonuje i swoimi działaniami nie kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności, tylko relacjami koleżeńskimi. Więc bach, skarga do Rady Gminy na dyrektora. Wnioski o usunięcie tego dyrektora, to już mówię, jakby się sytuacja naprawdę rozkręciła i dochodziłoby do naprawdę dużego oporu, jeżeli chodzi o zmianę w postępowaniu dyrekcji. Wniosek o kontrolę doraźną do kuratora. Mamy pytanie od Agnieszki. Ojejku, nie chce mi się to udostępnić. Wniosek, o super. Wniosek o kontrolę doraźną do kuratora. Po 3-4 tygodniach brak informacji. Co wtedy? Składać UDIP do kuratora? Kto zajął się sprawą i kto uznał, że kontrola nie jest potrzebna? Można. Można też, jeżeli wysyłamy wniosek i jest bezczynność, to wtedy też możemy złożyć skargę na bezczynność, tylko że wtedy już wchodzimy w KPA i trzeba najpierw ponadać. Ale generalnie to są... No jeżeli chodzi o takie podstawowe drogi, możemy iść drogą kodeksu postępowania administracyjnego i tak, złożyliśmy jakiś wniosek o zrobienie czegoś przez organ. Organ nie zrobił z tym nic. Poneglamy go na zasadach 37 KPA, tam już nie będę wchodził w szczegóły do kogo, jak to ma wyglądać, bo to nie ten.
jeżeli dalej nie ma żadnej. I tak, samo złożenie poneglenia aktualizuje nasze uprawnienie do skargi. To znaczy, z kodeksu wynika, z PPS-a wynika, że możemy złożyć skargę, gdy wyczerpiemy wszystkie środki zaskarżenia. Złożenie poneglenia to jest wyczerpanie tych środków. Już możemy składać skargę. Możemy też oczywiście złożyć wniosek, kto zajął się sprawą i uznał, że kontrola nie jest potrzebna. Oczywiście, to jest sposób, w jaki kuratorium wykonuje swoje zadania. W naszym żywotnym interesie jest to, żeby takie informacje były jawne, bo kuratoria też należy rozliczać z tego, jak wykonują swoje zadania i jakie podejmują decyzje. To, czego organ nie robi, czy to, czego instytucja nie robi, też jest pewną informacją. I też mamy prawo wiedzieć, czy stoją za tym jakieś motywy, czy cokolwiek. To może ja konkretny przykład, bo mamy taką sprawę z kolegą z Kogutorium. Pomagam w takiej sprawie w Piechcinie, gdzie kurator, bardzo często jest tak, że kurator, że wizytatorka jest koleżanką dyrektora albo dyrektorki i te kontrole są bardzo pozorne. No i właśnie tu pomagałam w takiej sprawie, no i co zrobić, bo kuratorium wysyłało nas na drzewo, potwierdziło wersję dyrektorki, w ogóle nic nie zapytało ucznia, jak to wyglądało, ani jego rodziców, co robić. Ja mówię, no jak, no skontrolować kuratorium. I kto prowadził te kontrole, jakie dokumenty zostały uzyskane przez szkołę w toku tej kontroli. Wszystkie dokumenty, jakie działania wykonano, czy zapytano ucznia, czy wykonano telefon do ucznia bądź do rodziców. My wiemy, że nie, ale chcemy mieć to na piśmie, bo potem mamy to na piśmie. Okazuje się, że i co się okazało, jak dostaliśmy te dokumenty? Zapytaliśmy o to, bo miałam taką intuicję. To wygląda, ten wniosek z kontroli wygląda tak, jakby było kopiuj wklej z argumentacji dyrektorki. No i oczywiście sprawdzam. Tak. Tak to było. Zawnioskaliśmy o dokumenty, jakie zostały pozyskane od dyrektorki w toku tej kontroli. Okazało się, że to jest kopiuj i wklej. Odpowiedź kuratorium jest kopiuj i wklej dyrektorki. Złożyliśmy skargę na tą wizytatorkę do kuratora i jeszcze, nie wiem, czy my do wojewody, czy do ministra, ale jakby cały czas idziemy dalej. I to nie jest tak, że to się ciągnie i ciągamy się po sądach. To jest też takie nabywanie obywatelskiej świadomości, że naprawdę coś się da i im bardziej my procedujemy tę sprawę, tym bardziej dyrekcja popełnia coraz więcej błędów i właściwie no, ja już bym w tym momencie odwoływała tą dyrektorkę, jeżeli miałabym takie moce, ale właściwie mam takie moce obywatelskie, ale nie mieszkam w Piechcinie i muszę tam innymi rzeczami się czasem zająć. Dobrze. Czy poneglenie z KPA to nasze prawo czy obowiązek? Obowiązek, przy czym podkreślam, że mówimy o skardze, która dotyczy wniosku złożonego na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego. Ja wiem, że to są szczegółowe i że to może brzmieć jak czarna magia, więc nie wiem, czy to jest dobre miejsce, żeby to wchodzić, bo to jest coś, co uważam, że najlepiej jest na piśmie sobie zobaczyć ustawę i porównać, ale generalnie zasada jest taka, jeżeli składamy wniosek o informację publiczną, nie musimy żadnego poneglenia, ale możemy, nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli to jest wniosek nie o udostępnienie informacji, ale o zrobienie czegoś, usprawnienie swojego działania, poprawienie praworządności poprzez ABCD, to wtedy wchodzimy w kodeks postępowania administracyjnego i wtedy już musimy złożyć poneglenia. Tak, chciałam to zaanimować, ale to może już dobrze wytłumaczyłeś, więc tak. Czy możesz udostępnić, bo ja już straciłam moc udostępnienia chyba. Czy można się zapytać pisemnie, z jakiej racji nauczyciele robią sprawdziany kartkówki na konsultacjach? W czasie pandemii oczywiście. Wiem, o co chodzi, opowiem, jak ja to załatwiam. Jeżeli pytamy, korzystamy z prawa do informacji, składamy wniosek, który robię ustawy o dostępie do informacji publicznej, to naszym pytanie, które się zaczyna, z jakiej racji albo dlaczego, to nie jest dobry start do pytania, bo my możemy pytać o fakty, o dokumenty, o to, co się wydarzyło i na co są jakieś ślady w procedurach. Jeżeli chcemy zapytać o motywy, dlaczego coś się wydarzyło, no to zostaniemy wysłani na drzewo, ale mam na to sposób, ponieważ no też dostałam bardzo wiele takich zapytań, co zrobić w tej sytuacji.
Ja bym wysłała wniosek o informację do dyrektora z zapytaniem, czy podczas konsultacji są organizowane kartkówki sprawdziany. Czy w trakcie konsultacji są wystawiane oceny? Czy uczniowie zostali poinformowani, uczniowie i rodzice zostali poinformowani, że konsultacje są nieobowiązkowe? Czy dochodzi do sytuacji, że jest wymuszana obecność ucznia? Dostaniemy odpowiedź, nie wiem, albo bajkę, albo prawdę, ale samo to, że my już pytamy, spowoduje, że ktoś do kogoś dzwoni, ty, wiesz co, bo nie, bo jednak coś. To już nie możesz robić tych, nie możesz wymuszać. Możemy też napisać i pomoże w tym Fundacja na Rzecz Praw Ucznia albo Stowarzyszenie Marek Statutów, pewnie znajdziecie na ich stronie gotowe wnioski, jak napisać, jak to uargumentować, na co się powołać, no bo prawnie nie wolno podczas takich konsultacji robić sprawdzianów i wystawiać ocen. Nie po to one są dla, z dobrej, ja chcę się czegoś więcej dowiedzieć, bo nie rozumiem, nie umiem się skupić przez kamerkę, więc chcę się spotkać, żeby mi to pani wytłumaczyła i pokazała palcem. To jest moje uprawnienie, z którego ja mogę skorzystać, a nie mój obowiązek. I nie można też szantażować, że dostaniesz jedynkę, chyba że przyjdziesz napisać przy mnie. Bo ja uważałam, że ściągam. To są wszystko nieprawidłowe zachowania. I jeszcze gdzie, w takich nieoczywistych sprawach, gdzie korzystałam z prawa do informacji, były sytuacje, dostałam zgłoszenie, że właśnie mają przyjść wszyscy we wtorek na sprawdzian. Cała klasa. To był wtedy szczyt tych zachorowań. I ja zadzwoniłam do pani dyrektorki i się pytam. Ona mówi, nie ma czegoś takiego. No i mówię, ale pani od chemii dokładnie taką informację dostałam. Nie, to musieli coś dzieci źle zrozumieć. No dobra, czyli interwencja telefoniczna nie udała się. W takim razie wniosek o informację publiczną. O zamierzenia też możemy pytać. Czy zaplanowano na wtorek lekcję, czy nauczycielka taka i taka zaplanowała na wtorek lekcję chemii w takich i takich godzinach? Jeżeli tak, to czy dyrektor posiada o tym informację? Jeżeli posiada o tym informację, czy wykonał jakieś działania związane z nadzorem pedagogicznym i poinformowaniem, że jest to niezgodne z prawem? Telefon, pani Alino, to było nieporozumienie. Inni uczniowie nie muszą przychodzić na żadne, na żadne pisanie sprawdzianów z chemii we wtorek. Czy uczeń niepełnoletni... I tutaj dochodzimy do trudnego zagadnienia. Może, oj, nie otwierajmy tej skrzynki Pandory. To może na następny raz, co? Takie już stricte, no bo my mamy prawo do informacji, a to, w jaki sposób ona jest realizowana w naszym kraju, jest dużym, bardzo dużym problemem. Ono jest bardzo niewygodne dla organów władzy i nawet teraz są zapędy, zamachy na ograniczenie nam tego prawa do informacji, bo ono rzeczywiście ma tak potężną moc, że my możemy sprawdzać i kontrolować władzę. Więc jest teraz wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, że o uznanie jakichś zapisów ustawy za niezgodne z konstytucją i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego, że i tak to prawo nie jest wykonywane tak, jak jest zapisane. Niestety prawo różni się od tego, jak my w Polsce je praktykujemy. Przepraszam, że ci na przerwę, praktyczną poradę, już nie wchodząc w te problemy na zasadzie jak, bo tutaj jest problem, jak przepisy KPA, czyli Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego i Ustawa o Dostępie do Informacji Publicznej mają się ze sobą, więc musielibyśmy zacząć od tego, jak się rozumie zdolność, brak zdolności do czynności prawnych i te rzeczy z KCA. Na to nie mamy po prostu czasu. Jeżeli ktoś jest niepełnoletni, chce złożyć wniosek, najlepiej by było znalezienie albo przesłanie do nas, bo my to możemy zrobić, albo znalezienie pełnoletniego koleżanki i kolegi. Jeżeli chodzi o kwestie praktyczne, trzeba to przeskoczyć. Tak jest najlepiej. Mhm. Trochę z innej beczki, ale to może też się zdarzyć w szkole. Możemy zapytać na przykład o to, o umowę z organem, z firmą, która prowadzi sklepik. Jak wygląda ta firma, ile ta firma płaci szkole, jak wygląda ta umowa, kiedy się kończy, bo może ja chcę przygotować swoją ofertę i wystartować w jakimś konkursie albo złożyć swoją ofertę, mam do tego prawo. Pytam w swoim interesie, mam do tego prawo.
prawo do informacji nie każe mi się spowiadać, dlaczego ja o coś pytam. I mogę mieć również w tym swój interes biznesowy jak najbardziej. Temu służy prawo do informacji. Tutaj to samo jest z tym pytaniem, przekładam na wersję szkolną pytanie, które tutaj padło. Gmina odmawia udostępnienia umowy z firmą wywożącą śmieci z powodu tajemnicy umów. Da się to pokonać? Oczywiście. Nie ma czegoś takiego jak tajemnica umów. Jeżeli ktoś chce tajne umowy zawierać, to niech nie zawiera tych umów z podmiotami publicznymi. Na to też mamy sposoby, możemy o tym na inny webinar. Musimy za chwilkę kończyć, ale odsyłamy Was do naszego YouTube'a i ten webinar również będzie na YouTubie i tak będzie można go wysyłać dyrektorom szkoły. Pozdrawiamy serdecznie. Szczególnie pozdrawiamy tych, którzy świetnie odpowiadają na wnioski o informacje i nie widzą w tym zagrożenia, tylko szansę na demokrację i jej rozwój. Także tak, będzie dostępny ten webinar, ale są również na naszym YouTubie inne webinary. Szymon Osowski prowadzi, nasz prezes. O tym właśnie, o już szczegółach udostępniania tej informacji. Czy widzisz jeszcze jakieś, Szymonie, pytanie niecierpiące zwłoki? Jeszcze przeglądam wyżej. Znaczy, wydaje mi się, że... Wyczerpaliśmy chyba. Aha, też wszystkie zarządzania dyrektora. My mamy prawo wiedzieć, jakie zarządzenie wydał dyrektor, jeżeli chodzi o to, jak jest zorganizowana nauka zdalna. I pamiętajmy, że właśnie procedury to jest coś, co nas chroni i nasze prawa, bo organ w demokratycznym państwie prawnym, dyrektor, nie może działać jak z czarodziejską różdżką albo berłem. On musi na wszystko mieć procedury. Jeżeli on coś postanawia, to musi wydać zarządzenie. I teraz w tym zarządzeniu nie może być wszystkiego. Na przykład to, że ktoś pisze w statucie szkoły, albo dyrektor pisze w zarządzeniu, że trzeba przy wchodzeniu do szkoły całować portret dyrektora, no absurd. Czujemy, że nie można czegoś takiego zrobić. I jeżeli czujecie, że coś jest absurdem w mniej jaskrawym przypadku, bo oczywiście przesadziłam, to pamiętajmy o tym, że jest hierarchia aktów prawnych. Zarządzenie dyrektora jest bardzo niziutko w tej hierarchii. Wyżej jest statut, ale nie można sobie czego się chce wpisać w statut. Nie można statutem odebrać nam praw, które mamy napisane w konstytucji. Więc to, co można wpisać w statucie, jest ograniczone. Tu nie ma dowolności, tu nie ma czarodziejskiej różdżki dyrektor, ani rada pedagogiczna, ani wydając zarządzenie o organizacji nauki zdalnej też nie można wpisać, czego się żywnie podoba. Na przykład nie można wpisać obowiązku posiadania kamerek. Nie można. Dlaczego? Ponieważ szkoła jest bezpłatna. Jeżeli chce dyrektor stworzyć jakiś obowiązek posiadania czegoś, co kosztuje i czego szkoła, to szkoła musi to zapewnić, czyli musi zapewnić łącze i kamerkę. To, że nauczyciel nie potrafi inaczej, to nie jest wytłumaczenie. Jak mówiłam wcześniej, Karta Nauczyciela, artykuł 6, obowiązki nauczyciela, szkolić się i rozwijać zgodnie z potrzebami szkoły. Dzisiejsze potrzeby szkoły są takie, że mamy epidemię i trzeba inne formy, doszkalać się, dokształcać i szukać innych form edukacji, a nie te, do których byśmy przyzwyczajeni przez tyle lat. Jest mnóstwo webinarów, na przykład Budząca się szkoła, bardzo polecam o tym, również problemy z ocenianiem, jak rozwiązywać. I jak my nie rozumiemy również tego, co jest napisane w ustawie o systemie oświaty, jeżeli chodzi o ocenianie. Moja refleksja, my bardzo nie rozumiemy prawa i powtarzam za naszym prezesem Szymonem Osowskim, że w Polsce rządzi zwyczaj, a nie prawo. Dlatego... I konferencje prasowe, tak. Ale to do nas, obywateli, należy ta moc, że my możemy coś, my możemy żądać, tylko co my musimy zrobić? Musimy najpierw wiedzieć. Więc zapraszamy, będziemy robić kolejne webinary z konkretnymi przykładami, jak pytać, jak kontrolować. Piszcie do nas. Tak, jeżeli są jakieś pytania, które Państwo nurtują i nie odpowiedzieliśmy, no bo pytań było sporo, czas jest ograniczony, to... Można pisać na naszą poradnię, czyli to jest na...
porady@sieciobywatelska.pl na przykład. Na naszej stronie są wszystkie adresy, więc zachęcamy do kontaktu. My będziemy po prostu odpowiadać na te sprawy i starali się rozwiązywać problemy na bieżąco. Ostatnie pytanie. Problemem w statutach są zasady oceniania. Często nauczyciele czy dyrektor odsyła do PSO czy WSO, czyli do tych przedmiotowych systemów oceniania i wewnątrzszkolnych systemów oceniania. Ja to przełożę trochę na problem do informacji. Bardzo często tworzy się przedmiotowy system oceniania, tworzy dany nauczyciel i nie chce go udostępnić rodzicowi na przykład. Nie, to również jest informacja publiczna. I jeżeli ocenianie, znaczy to jest informacja publiczna i oczywiście ma obowiązek udostępnić. Nie dajcie się Państwo wysyłać na drzewo, odbić od tego, że to jest informacja przetworzona, tajemnica przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, czy nie wiem, czy że to nie jest informacja publiczna. Jeżeli spotkacie się z czymś takim, to piszcie do nas i piszcie też, czego byście chciały od następnego webinaru. Jeżeli pogłębiamy sprawy szkolne na praktycznych przykładach, to oczywiście też jesteśmy tutaj chętni do przygotowania takiej informacji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Mówił do Was Szymon Dubie. I? W drugą stronę, bo on właśnie ten obraz tak przekręca. Kurde, a u mnie było właśnie w Twoją stronę. A widzisz. Alina Czyżewska, Sieć Obywatelska, Watchdog Polska. Dziękujemy. Dziękujemy.